Witam bardzo serdecznie na streamie z gry Pixel Cafe. Jeżeli was nie było przez ostatnie pół godziny na żywo na twitch.tv/psaweł, to przegapiliście zażartą walkę o to, w jaką grę dzisiaj będziemy grać. A właśnie będziemy grać w Pixel Cafe, gra, która mnie bardzo zaintrygowała. I zobaczymy, z czym ją się je i co to jest. Co to jest za gra w ogóle i o czym jest? Ale jak szukasz w Google Pixel Art Coffee Game i dostajesz na mordę same mobilki, to ma prawo cię szlak trafić. No właśnie, więc zaczynamy sobie. Gra jest o dziwo po polsku, w sensie, że jednym z możliwości jest wybór języka polskiego, co jest zawsze miło. Dam grę tyci ciszej, bo widzę, że wchodzi troszeczkę na moje stery. No i zobaczmy sobie, czym jest gra Pixel Cafe. Z tego, co udało mi się zrozumieć, jest to gra, która jest dosyć mocno fabularna. W grze wcielamy się w rolę baristy. Natomiast z tego, co zrozumiałem, ta rola baristy jest bardziej w formie jakby przetrwania, a nie, że prowadzimy swoją własną knajpę, czy tam bar, czy cokolwiek. Dlatego nie ma ustawiania mebli, nie ma tego typu rzeczy, ale oczywiście może gdzieś w połowie gry takie rzeczy są. Według How Long To Beat przejście gry zajmuje 14 godzin. I to w zasadzie tyle, co wiem o tym tytule. Kiedy byłam mała i pytano mnie o to, kim chciałabym zostać w przyszłości, najpierw odpowiedziałam, że czarodziejką. Okej, ma to sens. Później chciałam być tancerką, następnie dinozaurem, lekarzem od zwierząt, kierowcą autobusu, malarką, rolniczką, nauczycielką tańca, kosmonautką, aktorką, prawniczką. Już lubię główną bohaterkę, bo sporo z tych rzeczy się zgadza. Ja nadal bym chciał być dinozaurem. Także jest okej. Teraz odpowiadam, że chciałabym mieć święty spokój. Au. Czy to będzie taki mocny reality check? Czy jest lepszy sposób na zagłuszenie poczucia dojmującej samotności niż ucieczka? Au numer dwa. Już jesteś dinozaurem trochę. Pani Parówko, czy zna pan nową tradycję, która była wprowadzona na streamach Forum Ogadki? Jeśli tak, to cóż, ja go chyba nie znałam. Ała numer 3. Skierowałem się do ostatecznego, bezpiecznego miejsca. Po śmierci babci prawie od razu wynajęłam jej dom. Dosyć szybko znalazłam chętnych lokatorów. Jednak z czasem uznałam, że muszę zamieszkać w mieście większym niż ówczesny Wygwizdów. A cóż, lubiłam ten dom. Chciałam zostać właśnie tam, a po setnej kłótni z matką to był mój jedyny plan. Ała numer 3. Siema Zibi! Przed przyjazdem do Karstoka. Karstok brzmi jak stokowy samochód. Dałam znać lokatorom, że chcę zakończyć umowę najmu. Oni wyprowadzili się jeszcze szybciej niż się wprowadzili. Gdy tylko potwierdzili, że dom jest pusty, kupiłam bilet na pociąg i wyszłam z walizką. Jest mapa, tak jak obiecałem. Jest czas. Tak jak było to mówione. Możesz mi wytłumaczyć jeszcze raz. Jasne, nie ma problemu. Przepraszam, w knajpie w Grafnie mieliśmy inny ekspres do kawy. Czy chcecie, żebym czytał wam dialogi? Czy chcecie mieć lektora do napisów? Czy wolicie sami zająć się czytaniem, a ja żebym opowiadał o czymś totalnie niezwiązanym z grą? Ludzi, każdy pierwszego dnia ma masę pytań. Też miałem trochę problemów z tym ekspresem. No jak idziesz, koleje nowej? Grabno brzmi jak jakieś małe miasteczko powiatowe gdzieś w centralnej Polsce. Możesz czytać, bo mam cię w tle. Dobrze, to mi się bardzo podoba. Świetnie. Dobrze. Fatalnie. Okej, czyli mamy też jakby jej myśli, bo chyba to nie powiedziałem na głos, bo jest inny troszeczkę font, jest tak troszeczkę pływanie. Musi się szybko uczyć, bo klienci nie są tak wyrozumiali jak ja. No, patrząc po wyglądzie tego gościa, jest bardzo stereotypowy i nie wygląda jak na kogoś, kto jest wyrozumiały. Ale mogę się mylić.
Może jak założę fedorę, to sam będę. Olaf wygląda w cholerę jak Marian Dziędziel. Matko, nie wiem, kto to jest Marian Dziędziel. Natomiast nasza bohaterka ma na imię Pixel, lub to jest jej ksywka. Staram się, Sandro bardzo mi pomaga. Tylko nie róbcie zastoju! Pamiętaj, jesteś na okresie próbnym, oj! Olaf powinien się nazywać Janusz. Gdyby ktoś mnie szukał, będę w gabinecie. Pamiętam, że jestem... Uszy do góry, dobrze ci idzie. Dzięki, pierwsze dni są strasznie stresujące, to prawda. Pierwsze dni w każdej pracy są chyba mega stresujące. Szczególnie, że dalej nie umiem obsługiwać porządnie tego ekspresu. Przepraszam, jeśli zawracam ci głowę pytaniami. Jeżeli ta gra będzie bardzo przygnębiająca, to ja bardzo was przepraszam, ale... Czasami w takie gry też trzeba zagrać. Spokojnie, pytaj o co chcesz, rozumiecie. Okej, okay, Sandra jest póki co spoko. Mam nadzieję, że nie wbije nam chochli w plecy. A ekspres się nie martw. Ważniejsze jest to, żebyś nauczyła się, gdzie leży jaki składnik. I to jest zaznaczone na kolorowo, więc zakładam, że to będzie bardzo istotne. Musisz zapamiętać, że każdy składnik, że każdy ma swoje konkretne miejsce. Więc to też jest bardzo istotne. Tylko dzięki temu można szybko przygotować dania. Wolałabym nie musieć się śpieszyć tak łatwo o pomyłkę. A klienci woleliby nie stać przy barze, ale posiedzieć przy stoliku. Przychodzą tutaj spędzić czas, a nie tylko się napchać. Ich jest tak dużo. Ha! Zawsze będzie. To jest takie w sumie optymistyczne, że twierdzą, że mają tak wykwintną knajpę, że tutaj zawsze będzie dużo ludzi. Gdybyśmy serwowali tylko naleśniki z dżemem, raczej nie bylibyśmy tak popularni. Z czasem się nauczysz, co gdzie leży. Nie musisz skuwać tego w domu z zeszytu. To dobrze. Jeżeli to by była pamięciówka, to ja wysiadam. Poleglibyśmy przez następne 2 godziny, robili jedno danie, bo ja już bym nic nie pamiętał. Dobrze zorganizowane miejsce pracy to klucz do sukcesu. Sandra za to zachowuje się jak Paula z komiksów Kiko. Pysznie zjarana barmanka. Znaczy zauważyłem, że bardzo powoli zamyka oczy i tak jakby... Jakby Sandra już powoli gdzieś uciekała. Pora na twój pierwszy prawdziwy dzień pracy. Przeprowadzę cię przez niego. Przytrzymaj. Przycisk. Odważnie. Z komiksów Koko, nie Kiko. Konrad Okoński. Przepraszam. Myślałem, że jest jakaś seria komiksów Kiko z Paulą. I'm sorry. Ja już wiesz, widzę... Konkretne literki, ja już wszędzie widzę Kiko. Pamiętasz, jak pokazałem ci, jak korzystać z ekspresu do kawy? Po prostu weź kubek, nalej do niego kawy i daj klientowi. Proste. Tylko uważaj, żeby się nie przelał. LB. Pyk. Gra obsługuje pada i twórcy gry bardzo sugerują, żeby korzystać z pada, a nie z klawiatury. Natomiast my gramy w wersję na PC. Pamiętaj, żeby zbierać pieniądze zostawione przez klientów. Nikt ich raczej nie ukradnie, ale klienci nie podejdą do lady z zawalonej monetami. Czemu? Ja bym podszedł. Dobrze, mamy. Pierwsza kasa zdobyta. Idzie drugi klient chyba? Nope. Tak. Nie serwujemy tylko kawy. Jeśli musisz zrobić coś do jedzenia, zrób to na ladzie. Tylko pamiętaj, żeby najpierw dać na to talerz. Czyli talerz mamy naciskając L... To jest chyba naleśnik? Jak to mam dać? Dobra, tak dajemy i wstawiamy jeszcze kawę. Czekamy, aż się kawa zrobi. Boń, kawa jest zrobiona, bierzemy LB, zapłacone, gotowe. Dobra, na razie ogarniam. Czy ja mogę sobie kawę na później zrobić? Czy ona musi być wydana gorąca? To jest dobre pytanie. Dobra, tu jest klient. Tutaj kawa się przelewa, więc szybko tutaj. I tu mamy zrobić napój, czyli... Tu napój się robi. Bul, bul, bul. Dobra. Nie wiem, co więcej ci powiedzieć. Chcą słomkę? Dajesz słomkę. Chcą lodu? Dajesz im lód. Tylko najpierw musisz położyć szklankę na ladzie. Okej. Czyli szklanka na ladzie, słomka do środka i siup. Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Dobra, na razie... Powiedzmy, że ogarniam.
Czy w takim razie mogę zrobić na zapas sobie lemoniadę? Jeśli będziesz w pośpiechu, aktywuj special i choć na chwilę osiągnij stan pełnego skupienia specjalista. Dobrze. Odpalamy speciala. Dobrze, wstawiamy. Tutaj special w górnym prawym rogu nam faktycznie leci, a drugi ma być ze słomką, więc dajemy tu. Pyk, słomka, pyk, wydawka. Zbieramy kas. Czy speciala mogę zatrzymać? Nie. Zanim pójdę, jeśli kiedykolwiek popełnisz błąd, którego nie jesteś w stanie naprawić, wyrzuć to danie do kosza. Tylko uważaj, bo potrącą ci za to z pensji. To chyba wszystko. Zresztą dasz sobie radę sama. Powodzenia, Pixel. No, trzymamy ten. Dobrze. Oj, nie ten guzik. O, już się zaczynam mylić. Dobrze. Jest kawa. Mam wrażenie, że ta pani jest jakaś niezadowolona. I naleśnik z serem. Pyk. Dobra, to w takim razie wstawiamy kawę i idziemy sobie tutaj i wstawiamy sobie też napój. Sprytnie to jest rozwiązane, bo nie można... Jakby... Tutaj się przelewa. Dobra, tu mamy gotowe i tu jest tak, naleśnik, ser, wydawka. O, to koniec, okej. 10 bazylionów napiwku. 77 zarobionych, czas 2 minuty, combo razy 4, klienci 6 na 6, wyrzucone nic. Wynik The Pit. Cokolwiek to ma znaczyć. Siema Heszele. Nie wiem co to ma znaczyć, ale idziemy dalej. Oho, mamy nowy składnik, to jest chyba Gemor. To jest chyba Gemor, dobrze, w takim razie wstawiamy kawkę, robimy podkładkę, naleśnik z serem. Robimy wydawkę i teraz czekamy aż się zrobi. Tu sobie możemy wstawić napój. Tu jest gotowe, LB. Kawka wydana, kasa przyjęta. Kurde! Idę piorunem. Dobrze, tu jest gotowe. Kawa niech się wstawia. Naleśnik z niczym. Okej, dobra, prawie dałem mu z serem. Czekamy aż się kawa. Kawa aż się zrobi. A, czy się tutaj kolejkują rzeczy. Okej, dobra. Więc tak, talerz, naleśnik. I ser, to wydajemy, talerz, naleśnik, Gemor, wydane, zabieramy kasę, tu ktoś jest, tutaj ktoś jest, oh boy, i tutaj jest mój pierwszy problem. Słomka, nie, bez, teraz jak to mam? Bo muszę to w takim razie... Dobra, jak to zrobić? L i teraz... Dobra, nie skumałem, niepotrzebnie tam to wyrzucałem do śmieci. Tutaj dwie kawki. Dwie kawki się już robią, proszę pana. Akurat mam kawę, idealna gra. I przy okazji tutaj też naleśniczek z niczym, naleśniczek z Gemorem. Kawa się zrobiła. Wydajemy kawę numer 1. Fajnie, że czas wzrasta w momencie, jak oddamy chociaż część zadania. To jest ten plus. No kawo, rób się. Dobrze, mamy kawę, oddajemy, czy... O, dzień się skończył, okej, dobrze. Dzionek się skończył, czas. Minuta 49, przychód 75, napiwki dalej tak samo, stan konta 160, okej. Początki zawsze łatwe, no, to jestem ciekawy, w którym momencie mój mózg przestanie ogarniać. No, co jest? Gra przestała reagować? Okej. Okay. Psst! Ty tam! Pixel, tak? Skąd wiem? Ja, nieważne. Podejdź bliżej baru. Chcę ci coś pokazać. Melomani, jeszcze stojąc pod drzwiami, są w stanie rozpoznać markę używanych tam wzmacniaczy. Całej reszcie przydadzą się stopery. What? W końcu. Więc tak, nauczę cię moich sekretnych technik. Myślałaś kiedyś o użyciu reszty lady do robienia potraw? Daj mi $100 i pokażę ci jak. Jest rozbudowa zarówno ekspresu, jak i dwie kawy będzie można robić i blat będzie mógł być większy.
Okej, okay, czyli mamy rozwój stanowiska. Szybko się uczysz, czyli w ogóle jesteśmy baristką, ale inwestujemy w nieswoją knajpę. Nice. Szybko się uczysz. Ta sztuczka, którą ci pokazałam, powinnaś móc jej użyć w każdym innym bardziej... w każdym innym barze serwującym podobne potrawy. Jeśli będziesz potrzebowała mojej pomocy, chętnie pokażę ci więcej za odpowiednią cenę. Powodzenia. Mamy jeszcze 60 baksów, no to już jest... nie stać już nas na nic. Czy ja właśnie powtórzyłem niechcący ten sam dzień? Chyba niechcący pominąłem ten sam dzień. Powrót do kalendarza. I'm sorry, chciałem zobaczyć jak to działa, więc można wrócić. Pytanie, czy jak wrócimy, to w takim razie jak wrócimy, to czy możemy dalej zarabiać pieniądze? Idziemy sobie do 5 dnia, bo 6 jest zablokowany, więc lecimy z 5 dniem. I mamy większy blat. I teraz tak. Talerz, naleśnik, Dżemor jest, kawka się wstawia, proszę bardzo, Dżemor jest Dżemorem, kawka się robi, tutaj nikogo nie ma, ale mamy już dwa smaki, więc robi się przerypanie. Weź kawę. Dobrze, kawa wydana, tutaj mamy. Więc tak, to jest szklanka, do szklanki jednej, nie chcę słomki. Jeden taki. O, mieszane drinki. Oh boy. A tam zakładam, o tu nikogo nie ma. Uf, dobrze. Tutaj wstawiamy też drugi, wyciągamy tutaj to, ale tutaj ze słomką do widzenia. Dobrze. Pan troszeczkę poczeka. Słomkę sobie wyjmą. Nie. Ze słomką. Nara. Czy tu ktoś czeka? Tak, tutaj ktoś czeka. Kawę wstawiamy, talerz, naleśnik, ser. Proszę bardzo, jest gotowy. Czy tutaj... Dobra, tu wstawimy. Muszę o tym pamiętać, że tam wstawiłem. O, to był koniec dnia, okej. Okay. Ja już tam stawiam, bo w ogóle wszystko gotuję, a już nie ma ludzi do obsługi. Napiwek, plus 1, czyli zainwestowaliśmy 200, a już wyciągnęliśmy z tego 1, więc ekstra. Inwestycja się zwraca. A nie, nie zwraca się, bo wyrzuciłem jedną rzecz, więc to zostało potrącone z mojej pensji przecież. Jest też szyna, okej. Okay. Lecimy z następnym dniem. Robi się kawa. Opłacało się. Dobrze, kawa jest. Tutaj jest napój dla pani. Proszę bardzo. Szklanka zostaje. Dajemy to. Teraz szklanka. Do szklanki najpierw czerwone, później niebieskie. Szklanka. Niebieskie. Pyk, wstawiamy, tutaj ktoś już jest, a my kawę mamy gotową, proszę bardzo, pyszna, zimna kawa. Wstawiamy kawę, zbieramy kasę, czy tu się zrobiło, tu się zrobiło, czekam aż tu się wstawi. Pyk, naleśnik, wyłączyć tu z mięchem, pyk, pyk i z serem, pyk, pyk, jest. Ja zostawiam lurka, bo kończę robotę i idę do domu, a po drodze jakiś paczkomat ponoć. Prawda, daj znać jak paczkomat, daj znać. Naleśnik z serem. Wstawiamy kawę i drineczek tutaj już jest, proszę bardzo, gotowy. I tu ze słomeczką, pyk, gotowy. Czy tu się kawa zrobiła? Kawa się zrobiła. I bez kawy, dobrze. Suchy naleśnik oraz naleśnik z panem Dżemorem. Proszę bardzo. Wygląda na to, że nie potrącają nam pieniędzy za niewykorzystane rzeczy. Czyli jak zrobimy sobie na zapas kawę,
to wtedy nie dostajemy za to jakby kary. To dobrze, bo jakby jeszcze za to była kara, to mój mózg już by zrobił... Już by się... mój łeb by się zajął ogniem wtedy. Dobrze. Czy my tutaj coś... Okej. Okay. Dziwne jest sterowanie, bo jak byłem na tej mapie, to jakby kierunki nic nie znaczyły. Musiałem pójść Y-kiem do domu. Więc tylko sterowanie jest dla mnie niezrozumiałe w niektórych momentach. Sprawdźmy, co tam dziś w poczcie. Ulotka, ulotka, kupię mieszkanie w tej okolicy, ulotka. O! Katalog Ikea! Zwracam honor teraz siódemeczce. Są żarty. Nie ma Ikea, jest Ikea! Takie połączenie Liska z Ikeą. To jest Ikea. W sumie pora trochę odświeżyć to miejsce. Zobaczmy, co piszą. W twoich rękach znajduje się nasz nowy poradnik lepszego życia domowego. Masz dosyć nudnej tapety, nudnych tapety, a może materac jest zbyt twardy. Nie martw się. Z naszą pomocą stworzysz dom swoich marzeń. Kiedy postanowisz coś zmienić, wystarczy, że spojrzysz na swój dom z innej perspektywy. Pomyśl tylko, o ile piękniejsza byłaby twoja kuchnia z naszym blatem Kütlbule. Kütbule. Oferujemy meble w przystępnych cenach. Jesteśmy pewni, że ich zakup polepszy jakość twojego życia, nawet jeśli ostatecznie zdecydujesz się z nich nie skorzystać. Nic tak nie poprawia nastroju jak bezmyślny konsumpcjonizm. Ała numer 4. Dobrze, zobaczmy, jakie są ulepszenia domu. Ach, tutaj po kolei możemy wybierać rzeczy, czyli na przykład mogę zobaczyć, jakie jest ulepszenie tapety, tak? Czyli tutaj jeszcze nam dodaje humoru. Okej. Okay. Krzesełko, o, fajne krzesełko. Pufka jeszcze fajniejsza. Ta też jest fajna, ale jest droga. Dobra, komputer. Taki komputer kiedyś miałem. Takiego nie. Bo to wtedy nie były czasy, wtedy komputery takie to głównie jednak były w biurach. Ale taki komputer miałem. To bardziej wygląda jak telewizor z magnetowidem. To już w ogóle wygląda jakoś jak telewizor po prostu z konsolą. O, taki profesjonalny telewizor 14-calowy z wypukłym ekranem. Dobra, dobra. Szafa, co nam daje szafa? Ta jest ładna. I jeszcze tutaj szafeczka. Możemy sobie zmieniać na różne mebelki. Ten mi się bardzo podoba, ale na tym nie stać. Chyba skoro mamy laptopa, to w pierwszej kolejności najistotniejsze dla mnie będzie to, gdzie przysiadujemy swój własny zacny tyłek. Stać na ten za 250. Więc poszedłbym za ten za 250 i damy sobie jeden punkt humoru. Nie wiem, po co są punkty humoru. To jeszcze nie było w grze wytłumaczone. Ale sobie tak zrobimy. No i ogólnie nie mamy już pieniędzy. Ale teraz dopiero zauważyłem, że jestem głupim ciulem, ponieważ to jest salon, a pod LB jest sypialnia. I dalej pod LB jest jeszcze kuchnia. Także ten. O, plakaty można zmieniać. Ładny plakat. Plakaty można zmieniać za darmo, więc plakat z kotkiem idzie. Skoro plakaty można zmieniać za darmo, to... Ten telewizor z anteną to chyba z lampami jeszcze był. Chyba tak. Lampy można zmieniać. Radyjko. Czy jest... To jest chyba gramofon. Mi się wydaje. Nie, to jest odtwarzacz na kasety. Widzę tam dwie takie kropeczki. To jest odtwarzacz na kasety. Więc chyba nie ma gramofonu. Chociaż można się uprzeć, że to jest taki może gramofon otwierany od góry. Chociaż bardziej wygląda jak amplituner. Taki z tymi strzałeczkami taki. Więc no dobra, no. Sorry, jestem teraz na etapie zamiłowania do winyli, więc wszędzie, gdzie widzę, chciałbym winyle wrzucać. Chyba jednak mogłem iść w lepsze łóżko. Lepiej się wyspać niż siedzieć. No ale cóż, mój błąd. Tu możemy to pikselkowe zostawić, jest spoko. Zobaczmy jeszcze, co w kuchni można zrobić.
Kuchni za darmo możemy sobie zmienić. Ale nie, to jest spoko. Tapety oczywiście można zmieniać, lodówkę. O, lodówka też jest ważna. Okej, lodówki są fajne. O, i do pod styl będzie można też szafeczki sobie dopasować, to mnie bardzo cieszy. I tutaj też, okej, bardzo dużo można zmienić. Zaczynam rozumieć, dlaczego tu będzie potrzebne aż 14 godzin, żeby to wszystko ogarnąć. Ach, faktycznie, od razu lepiej, gdy można spojrzeć na coś nowego, aż chce mi się coś robić. Może pora na jakiś samorozwój. God damn it! Więc oczywiście, że zamiast pójść w samorozwój, jakby udoskonalenie samego mojego ja, to wolałem sobie kupić nowy fotel. Story of my life. Czas trwania specjala. W taki deseń, czyli punkty radości, które zdobywamy poprzez kupowanie rzeczy, możemy wydać na lepsze... Na lepszą kontrolę naszego życia. Czas napełniania specjala, podtrzymanie kombinacji, przygotowanie dań, przypalanie dań, przygotowanie napojów, przelanie napojów, kosz odpadków, życia. O matko, tutaj są też życia. Lepiej się czujesz poza kupą w kapitalizm, baby. Teraz mnie to zestresowało, że w tej grze są jakieś ograniczone życie. I jak skusimy to co, game over? Bo chyba nie ma save'ów. Dobra, na ten moment chyba jest bardzo dużo napojów, więc bym zrobił... Czuję się już dużo pewniej. Pora popisać się na nowo zdobytymi umiejętnościami przed klientami. No dobrze. Był tu kiedyś park, w którym zawsze bawiłam się z dziadkiem. Teraz stoi tu kolejny blok. Ała. Czyli idziemy do pracy, bo na razie nie mamy zbytnio dużo opcji. Chociaż mam wrażenie, że ta mapa jest całkiem spora. Co to jest pod X? Lady. Ach, rozwój tutaj. Okej, rozwój lady w sensie... Dobra, już kumam. Idziemy do roboty. Nadal nie wiem, co to jest, co to zbieramy na tą naklejkę. Na jakichś melomanów. Czy to będzie jakaś specjalna odmiana klientów, czy co? Rozwój Łady. To jest kolejny jakiś żart motoryzacyjny. Ostatnio mieliśmy insignię, teraz mamy Łady. Może koncert? Bardzo mi się podoba muzyka w tej grze. Jest taka kojąca i w głównym menu też była fajna muzyka. Jeżeli YouTube mi ściągnie tego streama za muzykę, to będzie mi przykro. Dobrze, jedziemy. Jedziemy, możemy sobie przygotować kawę oczywiście, możemy sobie przygotować drinka i sobie czekamy. Nie wiem, co pierwsze się pojawia. Mam wrażenie, że też jest taki dźwięk w momencie, gdy któryś z napoi jest gotowy. O, teraz na przykład był gotowy. I teraz, zaraz tu. Dobrze, tu jest gotowe, a może i tego dźwięku nie ma. Talerz, naleśnik, mięso, ser, pyk. Kawa się robi, suchy naleśniczek poszedł. Czekamy na kawę. Czy tu ktoś jest? Tu nikogo nie ma. Kawa jest gotowa, proszę bardzo, wstawiamy kawę, odbieramy pieniądze. Tutaj jesteśmy gotowi. Tam się kawa zrobiła, pyk. I tylko napój czerwony. Kawa jest tutaj gotowa. Tu jest gotowe, natomiast tutaj mają być jeden ze słomką. Jeden bez słomki, nara. Tutaj mamy różowy napój gotowy, dobrze. Teraz tak, naleśnior z dżemorem. Proszę bardzo. Proszę bardzo, czy tutaj coś? Nic. Kawa jest gotowa, pyszna, zimna kawa. Ja tak się śmieję, ale szczerze mówiąc cieszę się, że temperatura napoi w tej grze się nie liczy, bo to by mnie mogło pokonać.
Jeden naleśnik z mięskiem. I jeden naleśnik z rzeszerem. Kawa jest gotowa, a jest koniec dnia. Okej, dobrze. Poziom bonusowy się pojawił pod przyciskiem X. Co to znaczy poziom bonusowy? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Dobra, to przez chwilę wyglądało jak... bym był pijany? Takie jakieś dziwne rozmycie było? Dobrze, tutaj się napój robi. Kawa się też robi. To wygląda jakbym był pijany. Drinka mogę przygotować. Najpierw czerwone, później niebieskie. Wydawka. Ale ze słomką. Zastanawiam się, skąd jest to rozmycie ekranu takie. Co ono oznacza? Naleśnik, dżem, naleśnik, kawa niech się wstawi. Mięsko, serek, pyk. Kawy się robią, proszę pani, kawy się robią! Tu ktoś jest, oczywiście, że tu jest, a ja nie wstawiłem. Więc tu czerwone, później niebieskie. Mam wrażenie, że dałem za mało. To nie będzie dobry. Nope. Dobra, już skumałem. Kawa. I już skumałem. To nie był dobry wybór. Bo trzeba uważać, ile trzeba wlać tych rzeczy. Bo tutaj idzie raz, dwa i na koniec idzie. I teraz to jest dobry drink. Jop. Słomka. Teraz szklanka, niebieski. Niebieski na jeden poziom. Pyk. Szklanka, czerwony na jeden. Niebieski na dwa. I słomka. Czy ja tu kawę wstawiłem? Nie wstawiłem kawy. Matko, ile tam jest ludzi! Szklanka. Czerwony. Niebieski. Słomka. Nara. Kawa jest. Kawę bym chciał wydać. Kawę zrobić. Naleśnik. Naleśnik. Z mięsem. Naleśnik z mięsem i z serem. Cyk, kawa, cyk, kawa niech się robi. A tutaj mamy drineczki, drineczek. Tutaj pani już się kończy cierpliwość, ale oddajemy. Czy to jest jakieś nasze zmęczenie, czy coś, że tak się ten ekran tutaj zaczyna chwiać. Dobra, użyjemy sobie specjala, żeby przyspieszyć. To było ciekawe. Udało się wszystkich obsłużyć. Kombo razy 19. To było tylko 2 minuty 40. Wow. Brzmiało, znaczy miałem odczucie, że było bardziej intensywnie. Dobrze, ale aż 18 dolarów na piwku. Czy w takim razie musimy jakoś odpoczywać? Nie, od razu idzie normalny dzień, więc all right. Tu pojawiła się nowa rzecz z tego co widzę. Lód się chyba pojawił. Chociaż nie wiem jak po lód sięgać. Tak, pojawił się lód. Mamy nową rzecz. Czemu nam mruga? Ach, tutaj mruga nam, bo kawa jest zrobiona. Teraz widzę, że tutaj mrugają rzeczy, jak coś jest zrobione. To jest super, tego wcześniej nie zauważyłem. Niebieski, pojedynczy, ze słomką. To jest gotowe, idziemy tutaj. Naleśnik. Szyna, ser. Dobra nasza. Kawka jest gotowa, napój jest gotowy. Piękne ogarnięcie. Kawa, razy dwa. Proszę bardzo, jedna będzie zimna. Tutaj nikogo nie ma, napój jest gotowy. Naleśnik, dżemor, siup. Kawa jest gotowa, kawa, naleśnik, szyna, nara, kasa zebrana, wstawimy sobie kawę i tutaj mamy napój bez lodu, ze słomką, napój,
pojedynczy wstaw napój. A, no dobrze. To była tylko minuta 37? Nie chce mi się wierzyć, że to była tylko minuta 37. Ja mam wrażenie, że ja tam 8 godzin nad tym siedziałem, a to jest minuta 37. No dobrze, skoro tak gra twierdzi, to może być minuta 37. Dobrze, i tutaj mamy... O, teraz mamy jakiś czas dla siebie? Ciekawe, jak długo babcia to wszystko robiła. Moje ulubione potrawy. Ulubione potrawy dziadka. Nie wiem, jak to wszystko mam zjeść sam. Bo zwykle to on zjadał najwięcej. No. Chociaż minął już ponad rok, babcia dalej gotuje. Jak do niego. A to zaraz, to babcia żyje? Czy na początku nie było... że babci już nie ma? Okej, to ja chyba czegoś nie skumałem w takim razie. Myślałem, że zjemy razem. Najadłam się w trakcie przygotowania, no coś w tym jest. Jak ktoś gotuje, to coś o tym wie, że można się najeść podczas przygotowania dań. Nie chcę siedzieć tam. Sama, a okej. Myślałam, że będę ci przeszkadzać. Czemu? Nie chcę się narzucać. Przecież tego nie robisz. Czuję, że jest tak pusto bez dziadka. No, idzie prosto w filsy. Może to druga babcia? Okej, o tym nie pomyślałem. Wiesz, sama ledwo co zdążyłam przyzwyczaić się do jego obecności w domu. Dopiero na emeryturze spędzał tutaj więcej czasu. Tęsknię za nim, za jego głosem i śmiechem, za jego historiami o podróżach. Kolorowy ptak, historie z całego świata. Ech, też za nim tęsknię. Ale idź już jedz, kochanie. Idź już jedz, proszę. Wcześniej było kochanie i mój mózg zakodował i musiałem prosto powiedzieć. Porozmawiamy później. Nie zapomnij posprzątać w pokoju. Jest to zaznaczone na kolorowo, czyli gdzieś chyba jeszcze będzie mechanika sprzątania? Ale sprzątnęłam wcześniej. To, co jest w twoim pokoju, nazywasz porządkiem. Oho. To niedobrze. Posłuchaj, Pixel. Wiem, że twoi rodzice i ja możemy mieć inne definicje porządku. Ale chciałabym, aby w tym domu panowała moja. O-o. Rozmawiałyśmy o tym tyle razy, ile tu byłaś. Bez porządku w rzeczach nie ma porządku w głowie. Ała numer 5. Później marnuje się czas na poszukiwania zamiast na pożyteczne rzeczy. Czy to jest taki przytyk życiowy? Czy dalej rozmawiamy o sprzątaniu? Halo, pani babciu? Bo nie wiem. Sama zobaczysz, ile na tym tracisz. Mówisz to dlatego, bo jestem dziewczyną? Wait, what? Bo dziewczyny muszą być schludne, a chłopaki żyją jak chcą? Chyba nie. Nie, dziadek też dostawał za to po uszach ode mnie. No właśnie. Ale mi ten chaos nie przeszkadza. To gdzie jest twoja szczoteczka do zębów? Jest jest pod kaloryferem, bo wypadła ci z torby. Czy babcia grzebie nam w rzeczach? Bo to jest troszeczkę niefajne, jeżeli grzebie nam w rzeczach. A skarpety rozsypały się pod łóżkiem. Odnajduje się w twoich rzeczach lepiej niż ty. Marnujesz swój czas. Zapowiadają się świetne wakacje. Czyli to w takim razie jest chyba jakaś retrospekcja w to, co my teraz gramy, bo gra zaczynała się tym, że ona wynajmowała ten dom babci po jej śmierci, a później się do tego domu przyprowadziła. A tutaj jest chyba jakaś taka... wspomnienie z wakacji? Nie traktuj tego osobiście, po tym wszystkim. Szatanu bije brawa, że odkryłem historię gry, na czym ona polega. Dziękuję. Dziękuję, że doceniasz, Szatanu, moje rozumowanie, że dopiero teraz się połapałem, o co w tym chodzi. Idź już, stygnie ci jedzenie. To są pomidory. A to jest kawa, a to jest drinol. Kawa się zrobiła, drink się zrobił, a my robimy... szyna. Nie, bez sensu. Nie, dobrze położyłem, dobrze. Już mi mózg po prostu się zagotował. Kawa jest, proszę pani, talerzyk i share. Jest gotowe. Czy tutaj kogoś mamy? Nie, więc stawiamy sobie kawę.
Sprawdzamy tutaj, czy ktoś stanie za barem. Tak, stanie ktoś za barem. Szklanka. Napój. Pyk. Tam się zrobiła kawa, więc ją anulujemy. Wstawiamy bez lodu, ale że szłomeczką. Więc tutaj sobie wstawiamy. Kawa jest. Naleśnik. Szyna. Pyk. Wstawiamy kawę. To jest niepotrzebne na razie. Jedna porcja czerwonego, jedna porcja niebieskiego. Jedna porcja czerwonego, ale ze słomką. O co chodzi? Czemu nie mogę się przenieść? A, bo kawa była wstawiona. Ups. Zapomniałem o kawie. Nie, najpierw chyba ser. Nie wiem, czy ma znaczenie, który składnik kładę w jakiej kolejności. Ale mam wrażenie, że ma, ale nie chcę tego testować, bo nie chcę czegoś spieprzyć, więc się stresuję. Jest napój, ale napój ma być z lodem, więc wrzucamy lód. Jest tu, kasa jest zabrana, wstawiamy... O nie. Zawsze się na tym łapię, że ja już chcę dalej. Te levely są bardzo krótkie, ale takie bardzo intensywne. Natomiast dalej obsługujemy wszystkich klientów, a gramy już pół godziny? 40 minut nawet. Piątek 13. Jak ktoś jest przesądny, to o, przyszedł kolejny napój. Ha? Kawa jest gotowa, napój jest gotowy. Dawać mnie to. Nie? Pani idzie tutaj? Do nas idzie? Tutaj? Drink jakiś? Różowy? Nie różowy? Jest różowy z lodem, proszę bardzo, jest z lodem. Niebieski, jedna porcja bez niczego, dziękuję. Teraz tak, naleśnik, szyna, ser, wio i na deserek z dżemorem. Kawa jest zrobiona, a tutaj nie mamy napoju, dobrze. Jestem pod wrażeniem, jak ja to w ogóle ogarniam. Bo myślałem, że ja się tutaj już dawno pogubię, a tak? W sumie, ja się śmieję, ja też jestem zawsze zajerany jedzeniem, jak mi przynoszą do stołu. Także tutaj totalnie nie oceniam. Dobrze, kawusia się robi, kawusia gotowa i jest... Prośba o drinka, jedna porcja, jedna taka porcja. Kolejna porcja. Czerwony, ale ze słomeczką. Oraz żółty bez niczego. Tu mamy coś? Tu nie mamy nic. Dawać mi ich więcej. Więcej klientów. Tak się śmieję, zaraz dostanę jakiś bonusowy level i przestanę to ogarniać. Dobrze, mamy tutaj. Jest z lodem. Jedna porcja, ale chyba dwie porcje? Nie, jedna porcja żółtego, dobrze. Niech się napój leje, kawa jest przygotowana, kawę mogę od razu oddać. Naleśnik. Serek, pyk. Talerz, naleśnik. Tam się przelewa. Ha, już. Okej, od razu idziemy. To wio. Mogli tą kawę zostawić z tego poprzedniego dnia, skoro nie liczy się temperatura. To jak już skoro wstawiłem i przygotowałem, to... Naleśnik tylko z pomidorem. Nie będę dyskutować o gustach klientów, ale to jest dziwne. Chociaż może to jest jakiś bardzo dobry pomidor. Wow! Wstawimy drinka, niech się robi. Tam idzie klient. Jest pyk, słomeczka. Jest czerwony i jest niebieski. I poszło. Dobra, odebrane. Tu jest kawa przygotowana. Teoretycznie oni wszyscy będą chcieli naleśniki, więc ja chyba jakby talerz z naleśnikiem mogę sobie przygotować, bo... Jakby nie płacę nic za to, póki sam fizycznie nie wyrzucę rzeczy, to może być przygotowane. Więc teraz tylko kładę dżemor na zimnego naleśnika i jest wio. A ja tu już mogę sobie dalej przygotować, plus wstawić kawę.
i tutaj wstawić napój. Może ja się mylę, ale wydaje mi się, że nie pokazywało żadnych ujemnych punktów. I mamy tutaj, jest kawa, wstawiamy kawę i tutaj tak, jedna jest z szyną, a drugi jest... Teraz, moment, nie, poczekaj, tu, kawa, już zaczynam się gubić. Czy ja mogę to odstawić? Nie mogę tego odstawić, jak już to chwyciłem. O, snap, dobra, to był mój błąd. Nie mogę tego odstawić pod ten dystrybuto saturator, czy tam, jak zwał. Czyli tutaj pojawił się błąd w moich kalkulacjach. I teraz tutaj lód i słomka, no na bogato, proszę pani, na bogato poszło. Plakat odblokowany. Jaki plakat? Wyrzucony jeden, natomiast nie wiem ile nas to kosztuje, że my coś wyrzuciliśmy. I to jest dla mnie ciekawostka i to jest dla mnie pytanie, bo... Bo nie wiem. Poziom bonusowy, no lecimy z poziomem bonusowym, co tam. Szynka ser. Tutaj tylko pomidor. I pyk, pyk. Czy to oznacza jakąś formę zmęczenia? Co to waszym zdaniem może oznaczać? Tutaj kawy. Tutaj w ogóle na bogato, proszę bardzo. Szynka, ser, pomidor, jeszcze dżem może byś pan chciał na to wszystko. Tutaj, o mój Boże. Tutaj już za dużo. Lód. Poszedł lód. Tam coś się dzieje. Kawa. Dobrze. Tu jest razy dwa. Poszło. Tu jest gotowy ten. Jest. Teraz dajemy czerwony. Później dajemy żółty, później dajemy niebieski, później dajemy słomeczkę. Dobranoc. Tutaj dajemy czerwony, niebieski, dobranoc. Żółty, niebieski, czerwony, żółty. Ups, tutaj nie byłem przygotowany w ogóle. Kawa też nie jest gotowa, nic nie jest gotowe. Nic nie jest gotowe! Szynka 1, szynka 2. Dobrze, chcę takie same, to sobie chociaż je szybko przygotuję. Tam się już niecierpliwią. Ale tu jest gotowe, dobrze. To jest chyba ten bonus bonusowy. Ten poziom bonusowy, mam wrażenie, że to jest jakby nocka, dlatego ona jest jakby bardziej zmęczona, przez co jest takie poczucie i to rozmazanie jakby efektu i ekranu, że jakby pracuje się noc. Nice! Dziękuję, Musiel! Dziękuję za słowa uznania. Idziemy dalej, wstawiamy od razu kawę. RB i RT, o mój Boże, dodali dodatkowe rzeczy do robienia. Są już dwa napoje do... Wow! To ja już... Dobra, jest też cola. Więc ja tutaj wstawiam. Tu jest czerwony. Ktoś mówił, że będzie trudniej? RB. Źle. Nie, dobrze. Wait, what? Żółty. Niebieski. Nara, tutaj wstawiam. Idę tutaj, tu nikogo nie ma, dobrze. Ale kawa tam jest wszystko przygotowane, więc tutaj napój się robi. RB idzie tutaj, bo ze słomką zatrzymujemy ten napój. Mój mózg się gotuje. Idzie tu. Teraz idzie czerwony. Żółty. Niebieski. Napoje się tutaj wstawiają.
Kawa mogę wydać, naleśnika mogę wydać. Nara, tutaj muszę zatrzymać to RB. I tutaj naleśnik jest dżem, proszę bardzo. I naleśnik jest mięso, ser, pomidor, kawa niewstawiona, pieniądze niezebrane, proste naleśniki, ser, szynka, dobrze, LB, kawa jest, proszę bardzo, do widzenia. Kawa, już się robi, proszę pani. Ser, pomidor, teraz będę miał ochotę na naleśniki po tej grze. Chociaż po 14 godzinach, ciekawe czy te naleśniki... zbrzydną, że już nigdy nie będę chciał jeść naleśników, co nie wierzę, bo ja bardzo lubię naleśniki. Dobra, zauważyłem, że mamy 1300. Czy możemy jakoś wrócić, żeby zakupić rzeczy, bo ja tego nie widzę. Powiem wam szczerze, że tego nie widzę. Muszę sobie B, wybór poziomu. No dobra, wybór poziomu, ale chciałbym ulepszyć sobie rzeczy. Właśnie. I tutaj bym chciał mieć też dodatkowy blat. Za 200, owszem. Zdecydowanie tak, tu bardzo potrzebowałem drugiego blatu. I teraz, czy chcę zainwestować w robienie kawy? W ogóle pieniędzy przestałem wydawać, tylko już tak się skupiłem na robieniu dwie kawy naraz. To byłoby mega ułatwienie. Siema Emik! Dobra, chyba pójdę w kawę. W blaty na razie nie. Natomiast bardziej mi ciekawi, że tutaj będzie jeszcze kawa i mleko. To już w ogóle mi ora łeb. Więc wyjdziemy na chwilę stąd i pójdziemy do domu i tam by się przydało coś wydać. Jeszcze jakieś pieniądze. Sypialnia, plakaty. Satysfakcja. Ukończ 10 różnych poziomów obsługując każdego klienta. Czy ten plakat coś nam da? W takim razie jakiś punkt bonusowy? A, to jest po prostu tak do odblokowania. Tam było potem mleko, tak, także jeszcze będziemy różne... Robot kuchenny! Robocop to jest robot kuchenny. Ooo! Tu jest galeria jakaś. Okej, okay, mamy też galerię, czyli szkice do gry. Czyżby tak najpierw miała wyglądać gra? Ciekawe, ciekawe. Powiem wam, bardzo przyjemna gierka. Natomiast coś, co doczytałem zanim zacząłem grać, całkiem niedawno, chyba w tym roku albo w grudniu, dobra, powiedzmy, jest już kwiecień, więc dodali do tej gry jeszcze łatwiejszy poziom trudności. My gramy na normalu, dodali jeszcze hard, a jest jeszcze łatwy, taki, że ten czas w ogóle nie powinien nas pokonać, więc jeżeli kogoś stresuje czas, to myślę, że i tak może sobie zagrać w tą grę i mieć z niej frajdę. Cóż to za piękna gierka? Gra nazywa się Pixel Cafe i jest taką fabularną opowieścią o barmanko-kucharce, która szykuje potrawy i dania dla ludzi w barze. I przy okazji dowiadujemy się też troszeczkę o jej przyszłości. Może kupmy sobie łóżko. Łóżko też jest ważne. To łóżko mi się podoba, kosztuje 250, stać nas. Teraz tak, czy zmieniając plakat... Nie no, zdjęcie z kotem musi być, natomiast tutaj możemy sobie żabę ustawić. Później sobie możemy zainwestować w lepsze radio. Na to nas nie stać. Na to bym chciał uzbierać, bo to mi troszeczkę przypomina gramofon. Chociaż gramofonem nie jest. Tapety mi się nie za bardzo podobają. Chociaż ta jest całkiem spoko, tapeta. A czy można posprzątać w pokoju?
Wygląda świetnie, wyszła na wszystko, nie jest droga. Ja za nią zapłaciłem na Steamie 45 zł, więc to też nie jest jakaś duża gra. Czas przejścia gry to podobno około 14 godzin, więc jak ktoś lubi tego typu gierki, to myślę, że można się zainteresować. Albo w kuchni sobie coś stawimy, w sumie lodówka też jest ważna, żeby była jakaś ładna. Ta mi się podoba. Chociaż ta ma naklejki, ale ta mi się podoba bardziej. O matko, matko, co? Co? Co się dzieje? Kogo tłuczemy? Zaraz. Co się dzieje? Jaki alarm? Co się dzieje? Dobrze. To jest kolorowa lodówka. Jeszcze lepiej. Dobrze. Napoje i księgi. Jeszcze mamy takie statystyki. Zarobki, wydatki, ulepszenia domu, plakaty. Okej. A napoje? Dobra, co nam daje napój? Wolny las jest największym leśnym kompleksem miejskim w kraju. What? Ale to są... Mam wydawać pieniądze na to tylko, żeby przeczytać jakieś miejskie legendy, bo napój kosztuje 20, a nie wiem, co nam daje. Natomiast zauważyłem, że w każdym pokoju są jakieś inne rzeczy. Mamy jeszcze werandę! Jest odtwarzacz muzyki. Muzyka w tej grze jest naprawdę bardzo sympatyczna, więc polecam. Ja mam troszeczkę obawy przed tym, jak YouTube mnie potraktuje, więc może niekoniecznie. Więc tutaj mamy napoje i księgi, tutaj mamy plakaty i galerie, a tutaj są ulepszenia. Kumam. Dobrze, więc ulepszmy sobie naszą bohaterkę. Ja bym zrobił kosz odpadków. Życia na razie nie, przypalanie dań. Chyba bym wolał, żeby szybciej jeszcze szykowała te napoje, więc w to pójdę. Bo to najbardziej mnie póki co stresuje z tych wszystkich rzeczy. I w ogóle zapominam o tym, że są specjale, więc przez 45 minut grania, czy ile tam mamy, w ogóle nie używałem praktycznie, raz chyba użyłem specjala. Dobrze. Czy nam się odblokowały te jakieś dodatkowe lokalizacje? Nie, nawet nie wiadomo, czy będą dodatkowe lokalizacje. Natomiast mamy już 60% depit, czymkolwiek to jest. I mam jakiś dzień fabularny. Dzień dobry, panie Olafie. A to ten. Dla kogo dobry? Dla tego dobry. Widzę, że przy barze tłoczą ci się ludzie. To chyba dobrze. Znaczy, że jest ruch. Znaczy również, że się nie wyrabiasz. Olaf, ty mi nie pyskuj. Bo ja wykupię ten cały bar. I... nie wiem, kim będziesz. Ale nie będziesz. Wydaje mi się, że wyrabiam się z zamówieniami. Tak myślisz, Złotko, bo nie wiesz, jak jest tutaj. Dwa tygodnie już tu pracuję. Może w twoim poprzednim wygwizdowie ociąganie się było problemem. Ale tutaj radzę ci tak sobie nie pobłażać. Musisz być dwa kroki przed klientem. Masz czytać im w myślach, Pixel? Masz czytać im w myślach. No, to było, okej. Ta wymiana zdań była dobra. Zanim zamówią jedzenie, ma być już gotowy do podania. No tak, tak robimy, panie Olafie. Im szybciej pracujesz, tym więcej napiwków dostaniesz. O tak, one z pewnością ci się przydadzą. Z taką pensją bazową. Rozumiem. Będę się starać. Powinnaś się starać cały czas. Boże, jaki to jest Janusz biznesu. Czy on może splajtować, my możemy znaleźć lepszą robotę? Starać się jeszcze bardziej. Dzień dobry. O pardon, już nie zajmuję miejsca. Artyści mają przerwę, zajmie się nimi mała. Hej, co podać? Może być kawa dla wszystkich. Jest nas 85. Dla wszystkich? Ha! Nie, dla wszystkich zespołu. Aż taki hojni nie jesteśmy. Zmęczeni? Trochę staramy się rozruszać towarzystwo, ale wiadomo. Dla niektórych jesteśmy tylko tłem. Mi się podoba wasza muzyka. Uprzyjemnia pracę. Dzięki. Miło słyszeć.
ale no, nie będę ci zawracać głowy, daj mi kawy, bo chcę mi się pić. Podejdę jak skończę, chyba i ja i wy robimy tu do końca. Brzmi jak gość po 50. Teraz nie wiem, czy to mówisz o nim, czy ty mówisz o tym, jak ja go czytam. I wtedy koleś mi powiedział, nie mamy pańskiej gitary i co nam pan zrobić? Czy to jest odniesienie do płaszcza słynnego? Czy ktoś na tyle postarał się z tłumaczeniem, żeby to było nawiązanie do polskiej popkultury? Bezczelny! No, na szczęście znalazła się w damskiej toalecie. Jakaś fanka musiała ją podprowadzić. Nie wyobrażam sobie, co musiałeś... A nie, to zaraz, to nie to. Nie wyobrażam sobie, co musiałeś czuć. Oj, tak, to był stresujący wieczór. A ty grasz na czymś? Nie, była młodsza, próbowała na fortepianie, ale nie szło mi za dobrze. Myślałem, że będzie standardowa odpowiedź, że na nerwach. Chyba nie mam do tego talentu. Bzdura, talent to nie magiczne zaklęcie, które prostuje wszystkie ścieżki. Bez pracy, godzin ćwiczeń niewiele pomoże. Miesiącami trenowałem grę na gitarze, zanim byłem z siebie zadowolony. Dopiero później zacząłem szukać zespołu. Wiesz, w domu po mojej ba... Zaraz, to w końcu z babcią czy po babci? Się pogubiłem. Chociaż nie, wtedy jak była ta scenka, to ona miała spinkę do włosków, była młodsza, teraz jest już starsza, więc to było jakieś ten... To było jakieś ten, cofnięcie czasu do innej ery. W domu, w którym teraz mieszkam, znalazłam na strychu ukulele. Hashtag Roziaku. Nie grałem na nim nigdy, więc nie podpowiem ci za wiele o nauce, ale może warto spróbować. Tak sobie myślę, że nawet nie chodzi mi o samo granie. Chciałbym porobić cokolwiek innego niż to nudne gotowanie. Nie ma jak pojechać samą swoją grę, nie? Nie ma to jak to nudne gotowanie od południa do nocy. Nie stać mi na kolejne brawa. Szatanu, rozumiem, mentalnie przekazujesz mi brawa za to, że jakby moje wątki się ze sobą stykają i powoli się ze sobą łączą. Non-stop... A nie, zaraz, to Pixel czyta. Non-stop podobne zamówienia. Dziwni klienci, ten szef... To serio nie jest branża dla mnie. To raczej rozwiązanie tymczasowe. Będę się brektać, jeżeli pan gitarzysta jest jego synem. Ha! To tak jak z nami. Na pewno nie będziemy tu grać do końca świata. Może znajdziesz instrument dla siebie. Chociażby to ukulele. Muzyka to dobra odskocznia od codziennych stresów. Wiesz, zawsze zazdrościłam ludziom z jakąś pasją. Że mają do czego uciekać. Niektórych potrafi cieszyć nawet gotowanie. Mają swoje popisowe dania, napoje, kawy, jak kawa babci. Co do kawy, chyba powinnaś coś zmienić w ustawieniach ekspresu. Kawy, które nam podałaś, były trochę słabe. O nie! O nie! Jeżeli to będzie nowa mechanika, gdzie jeszcze będę musiał moc kawy ustawiać, to może być jeszcze gorsze niż ustawianie temperatury tej kawy. Brawo, królowo gastronomii! Kawa. Dobra. Mięcho. Szer. Wio. LB. Okej, okay, czyli każdą z tych kaw trzeba osobno stopować. Czy tutaj coś mamy? RBRT. Talerz, naleśnik, talerz. LB. Mięso. Wydawka. Ser. Tu LBRT. Dobra, tu mamy gotowe. Lecimy. Coś tu, ktoś jest, dobrze. Butelka. Wio. Niebieski. Wio. Mamy RT z lodem. I cola, proszę pani, ma być ze słomką. Proszę bardzo, gorąca cola dla pani. Wstawiamy tutaj, kawa jest gotowa. Kawę możemy wydać, dwa naleśniki, jeden El Gemor, jeden El Ser i tam się chyba zrobiły obydwa, tak jest, musimy je zatrzymać. Kawa się wstawiła, zabieramy kasę, ser, pomidor, wio, szykujemy dwa. Tu są dwa, tak? Już mój mózg po prostu
Teraz żółty, niebieski, nara, szklaneczka, jedna porcja, dziękuję, do widzenia. Kawa jest przygotowana, naleśniki leżą. Było dzyń-dzyń, ktoś jest dzyń-dzyń. Więc tutaj jest tak, czerwony, niebieski, słomeczka, dziękuję, szklaneczka, żółty, niebieski, słomeczka. Bęk! Bęk! Poziom bonusowy. Lecimy z poziomem bonusowym. Kawa, kawa, naleśnik, talerz, tutaj. Ty już kole oczywiście. Zaraz, bo tutaj kawa, kawa jest gotowa. Napoje też są gotowe. I ty chcesz ze słomką i chcesz z lodem, wydawka, wydawka. Kole też chcesz, to chcesz ty z lodem, więc siup. Tutaj i dwa razy porcja bez niczego. Kola jest, to się zrobiło, to wstawiamy. Tutaj są kawy, kawy, naleśnik jeden, szynka, naleśnik jeden, ser. Tam się chyba napój zrobił, dobrze słyszałem. I tutaj naleśnik, naleśnik, jeden dżem, jeden ser. Już mówię na odwrót niż ten. Tutaj kawy muszę wstawić. Idziemy tutaj. Tu mamy gotowe i tu jest z lodem. RB. Tu, kawa. LB, LB. Huh. Zdążyłem zatrzymać. Przytrzymaj, aby napełnić. Jeszcze lód trzeba osobno napełniać. To już jest przesada. LB, RT. To już była przesada. Tutaj teraz tak, to do pełna. Słomeczka. Teraz czerwony. Do pełna. Słomeczka. I niebieski do pełna. Też słomeczka. Dobrze. Szklanka. Pojedynczy. Szklanka. Tu kola, już na później. Kola ze słomką. Odebrać kasę. Tu jest gotowe. Lód. I słomeczka. A tutaj co się dzieje? Kawa, pięknie, mamy tyle kawy. Tu talerz, szynka, ser, pomidor. Poszło, wstawiamy kawę. Nie, dobra, to już był koniec, nice. 2 minuty 11. Huh. Tak, tutaj normalny dzień. 70%, czyli myślę, że... Oh boy. Co to jest? What in the fresh hell is this? Nie wiem, co to jest. RB. To są lody. Czy lody można... Nie wiem, czy można. Na razie nie będę sprawdzać. Chociaż nie, no muszę sprawdzić, żeby wiedzieć. Szynka, ale tutaj musimy zatrzymać automat, żeby się nie przelało. Wstawić kawę kolejną. Ser. Tylko to, ser. Dobrze. Dobra, lody można robić na zapas. Nie trzeba ich zatrzymywać. Natomiast kawę trzeba zatrzymać. Proszę bardzo, zimna kawa dla pani. Ser. Nie, okej, dobra, lody można prze... Lody się roztapiają. Whoopsie doodle. Czy tu coś się dzieje? Tu się nic nie dzieje, dobrze. Ale się popisujesz. Nie wiem, czy to jest forma popisywania się, staram się ogarniać. I już w pewnym momencie przestajesz patrzeć na niektóre rzeczy i wydaje ci się, że wiesz, a później się okazuje, że nie wiesz. MRT. Napój. Jeden niebieski. Później jest napój czerwony. Żółty. Później jest czerwony. Żółty. Niebieski. Bez niczego. Napój ze słomką. I kola z lodem. I ze słomką. Lód też trzeba uzupełnić.
I teraz wstawić napoje. Pojedyncza sztuka żółtego. I tutaj ktoś jest, tutaj nikogo nie ma. Dobrze. Naleśnik, Elgemor, wstawiamy lody. Lody się robią. Dobrze, lody zrobione. Naleśnik przygotować. Kawa oczywiście, że jest. Teraz ustawiamy następną. I full wypas naleśnik. Przygotować naleśnik. Nope. Co to jest ten depit? Ja chcę wiedzieć. Chociaż ten depit teraz brzmi jak, że jak się wypełni ten pasek, to będziemy musieli zeznanie podatkowe złożyć. Zaczyna nam się to wszystko rozciągać. Już 2 minuty 27. Trwają te rzeczy. Dobrze, kawa, kawa. Naleśnik, naleśnik. Tutaj wszystko się robi. Kawki są. Naleśniki są. Napoje są. Kola z lodem. Napój czerwony. Żółty, cyk. I tutaj... Nie to. Czemu ja w ogóle... Dobrze, mamy podwójny blat, bo już się pomyliłem. Więc szklanka będzie na później. Albo szklanka będzie na teraz, bo tutaj mamy to ze słomeczką, to od razu wydamy. Nie, czerwony. Czerwony, raz żółty. Ktoś tu jest, nikogo tutaj nie ma, kawa jest zrobiona, dobrze, tu napoje są ogarnięte. God damn it. Naleśniki, proszę bardzo. Mięso, pomidor. Jest, o. Ser, pomidor. Jest, kawa, od razu wstawimy. Naleśnik tylko z serem. Jest, lody. Kawę zatrzymać, odebrać pieniądze, wydać kawę, postawić naleśnik, od razu drugi. Jak automat już zaczynam po prostu funkcjonować. Postawić drugą kawę, zabrać pieniądze, położyć naleśnik. Coś zrobiło dzyń, ale nie mam pojęcia co, a bo tutaj ktoś jest. Ty od razu chcesz taki napój, fantastycznie. Tutaj kawa, zatrzymać, żeby nie przelać. Skończył się lód, lód napełniony. Słomka jest, nara, napoje się leją. Czy ktoś jest? Nie, tutaj nic nie trzeba wstawiać. I czerwony, żółty. Juhu! To jest tak ciekawie rozwiązane na klawiszologii na padzie, że to jest naprawdę do ogarnięcia. Bo niektóre rzeczy są pod skrótami, w sensie pod konkretnymi przyciskami, a niektóre trzeba się ręcznie przestawić. I jeszcze poziom bonusowy nam dowali, natomiast stan naszego konta to już jest 1132. Więc zaraz będziemy mogli coś tam więcej jeszcze rozbudować, ale najpierw jedziemy z poziomem bonusowym. Co tam? Jak hardcore to hardcore. Wstawiamy kawy, wstawiamy naleśniki. Tu wstawiamy napoje. Czemu nie 2-1 czy 7? No to co ja ci poradzę? To nie jest nasza knajpa. Tyle jestem w stanie powiedzieć. Kawa wydana, nalać kawę, Gemor położyć. Jest, tutaj się robi. Kawa razy 2, to od razu wstawiamy kolejną. Ta jest zrobiona... Nie, kawę mu wydaj. Tak, właśnie kawę. Lej od razu następną, odbierz tą. Wyłącz ekspres. Dzień dobry, co pani chce? Tutaj. Kola z lodem, ale tam się pewnie przelewa, więc wyłącz kawę. Wróć tutaj. To jest z lodem, ty chciałeś z lodem. Jak czasami przestaję mówić, to znaczy, że się zagotowałem. Odbierz pieniądze. Tutaj. Jeden. Kola. Ten napój. Ten z lodem, ten ciepła kola, proszę bardzo, ze słomką. Oh my god! Poziomy bonusowe są... Wstawić napoje, odebrać pieniądze. Te napoje się szykują, więc musi pan... O mój! Ile was tutaj?
więcej was nie było, ty chcesz przynajmniej suchego naleśnika, ty chcesz naleśnika po prostu z serem, jeszcze lody muszę wstawić, lody, tu lody, kawa, kawy, ktoś chce kawę, nikt nie chce kawy, no to co ty chcesz, lody chcesz, a ty co chcesz, ty chcesz, o mój Boże, tam się przelało, god damn it, przelało się do kosza, jeszcze raz, napełniamy, tylko ze słomką, nara, tutaj co, lody, jeszcze raz lody, zabieramy. Naleśnik, ser, tam się kawa przelała. Koniec, po prostu zaskwierczało mi w głowie. Zostaw tą kawę. Totalnie mi zaskwierczało w głowie. Wybiłem się totalnie z rytmu. Tam się też już wszystko przelało. Wybiłem się kompletnie. Dwa naleśniki, na spokojnie, jeszcze raz. Naleśnik, ser, pomidor. Tutaj wiem, że nie masz. Już ci robię. Tutaj ser, pomidor. Tu się kończy czas, tu się kończy czas. Kończy się czas. Ja ci muszę dać lodu. Jest. O, wow. Zobaczymy, jak ci będzie szło, jak gra wprowadzi żonglowanie shakerami. Emik, czy ty żartujesz, czy naprawdę w tej grze będzie żonglowanie shakerami, bo jak tak, to już się zaczynam bać. To mnie troszeczkę przeorało. Chyba muszę się cofnąć i zainwestować w swój samorozwój. Tutaj, proszę bardzo, pierwszy nasz level, który nie został zrobiony na 3 filżaneczki. Żarcik motywacyjny, okej, dobra. Rozumiem. Wróćmy w takim razie do domu i zainwestujmy w coś. W coś! Ja już w ogóle gadam głupot. Może w lepszy komputer. Niech będzie plus 1. Chociaż 350 to będzie plus 2. Dobra, może jakaś ładniejsza szafa. Ta jest spoko. To już będzie mieć 3 punkty. Czy coś w sypialni sobie zmienimy? Ile kosztował ten? 700, dobra. Klakiet, bierzemy. Załóżmy, że to jest gramofon, żeby mi dodać motywacji trochę. Załóżmy, że to jest gramofon. Plakaty jakieś nowe odblokowałem. Ukończ 10 razy poziom, nie wyrzucając jedzenia. Jakaś nowa galeria, nowe punkciki się odblokowały. No, okej. Czy my w takim razie tutaj coś naprawiamy? Nie. To jest po prostu odtwarzacz muzyki. Dobrze, więc to było tutaj ulepszenia piksel. Co ja bym chciał? Przelewanie napojów na pewno, bo tu już widzę, już po prostu... Już mi brain fart się zrobił. Przypalanie dań. Tego się boję, że to będzie jeszcze jakieś w ogóle przypalanie dań. Kosz odpadków nie. Życia na razie chyba jeszcze też nie. Ze specjalem. Ja w ogóle zapominam, że jest coś takiego jak specjal. Więc może w kombinację, bo kombinacja chyba daje nam więcej kasy. Więc pójdźmy sobie w kombinację. I przygotowanie napojów, żeby było jeszcze szybsze. Mamy 4, nie, chyba w przelewanie pójdę. Nie wiem! Dobra, pójdę tu, został nam 1. Dobra, następne inwestycje pójdą już na rozwój sprzętu w nie naszej knajpie, bo po prostu szef ma tak złote serce, że nie zainwestuje w sprzęt, my mamy w niego inwestować. To jest po prostu urocz. Huch. Dobra, 83%. Cokolwiek by to miało znaczyć. Spróbujmy jeszcze raz zrobić ten level. Zobaczmy, czy pójdzie mi lepiej. Czy mniej się zagotuje. Pełne skupienie. Lecimy. Lody. Kawa. Kawa.
Kawa się robi, dżem, wydawka i zapomniałem tutaj. Coś jest nie tak z tym levelem, że mi on po prostu... coś z głową robi nie tak. Nie umiem tego wytłumaczyć. Natomiast tutaj mamy napój. Mamy ten napój, do którego muszę wrzucić lód i wydać. Muszę też przygotować kolejne. To jest na dwie kreski. I tu wydać. Dobrze. Tutaj też możemy RBLT muszę zatrzymać. Wydać ten. Kola jest. Do koli tylko słomkę. I tutaj też jest ten napój z lodem i jeszcze przygotować... Nie ma żółtego, jest czerwony i jest czerwony oraz żółty. I tutaj się napoje robią. Kawa tutaj się nie robi, możemy od razu wydać dwie kawy, wstawić lody. Naleśnik z pomidorem, naleśnik pusty, lody są, to od razu możemy tego klienta puścić. Kawy nie potrzebujemy, lody się robią. Tutaj jest RB. Czemu się przel... Zapomniałem! Teraz zatrzymałem. Dobrze. Chyba poznaję swój limit w tej grze. Który... limit ogarniania. Dobrze, kawy są. Teraz tutaj mamy słomeczka. Mamy też pusty i tutaj można już też lać. Tu na razie nic nie ma, możemy odebrać pieniądze, możemy też sobie przygotować naleśniki. To jest gotowe, dodamy tylko lodu i już jest. Jest! Są trzy kawki! Zrobiliśmy to! Oh boy! Myślałem, że się nie uda. Jest tutaj dużo komunikatów, które nam podpowiadają, co gdzie się kończy i co trzeba zatrzymać. Ale trzeba na nie zwracać uwagę, a w momencie, gdy się już dzieje za dużo... Ja podobny problem miałem z grą Papers, Please. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Papers, Please, że ta gra się zaczynała bardzo uroczo, było widać wszystko i się fajnie grało i przyjemnie, ale wchodził taki moment w Papers, Please, gdzie już się miało taki bajzel wszędzie, że nie szło tego ogarnąć. Ja rozumiem, że to była mechanika gry, jakby, ale... Ja wtedy robiłem i... czerwony, żółty, niebieski. Kawę, mamy kawę. Naleśnik z pomidorem. Fantastycznie, takie zamówienia lubię. Od jutra jak będę w knajpach, będę zamawiać tylko te najprostsze naleśniki. Nie z pomidorem, z dżemem. Co ty, człowieku, robisz? Będzie mi szkoda tych ludzi, u których ja zamawiam, że zamawiam jakieś skomplikowane dania. Tu słomeczka. I tutaj niebieski. Wydaje mi się, że najważniejsze, co jest dla mnie w tej grze, to żeby nie patrzeć na wszystkie zamówienia, bo jak ja patrzę, ile rzeczy mam zakolejkowanych, to wtedy się gotuję. I to jest mój problem. Jak widzę, po prostu spojrzę nagle na wszystkie zamówienia, to się gubię, co ja w ogóle robiłem, po co ja wstawiałem, czy ta kawa po coś się robi. Gdzie no, oczywiste, że kawa się robi, bo kawę robię na zapas. A po prostu tego nie ogarniam. Kawa, wszystko jest wstawione. Całe szczęście, że tutaj nie ma dbania o temperaturę. Naprawdę, chyba bym musiał zrezygnować z grania w tą grę, gdybym
Gdybym miał jeszcze dbać o temperaturę tej kawy, żebym nie mógł jej sobie zrobić na zapas. Więc tutaj chyba wydaje mi się, że deweloperzy się po prostu zlitowali. Naleśnik tylko z szynką, dziękuję panu. Jest pan bardzo uprzejmy i kochany. Wow! Hey, you're going the wrong way! Tu z Jemorem. Kawa się robi, tutaj napoje są, nie trzeba ich wstrzymywać, można odebrać pieniądze. Naleśnik, serek. Pomidorek. Same naleśniki, dobrze. Jeden z serem, proszę. Jeden z szynką i z pomidorem, proszę. Jeden szynka i ser, do widzenia. Czy ktoś tutaj jest? Ktoś tutaj jest i chce ciepłą kolę i różowy zimny napój, czymkolwiek jest ten różowy zimny napój. Ciepła kola, ważne żeby była słomeczka. Jest słomeczka, odbieramy, tutaj szykujemy sobie napoje, ktoś tutaj jest, nikogo nie ma, więc zabieramy tylko kasę. I to jest zwykły żółty. Nie. Tu jest zatrzymane, tu możemy sobie przygotować naleśniki. Naleśnik z szynką i z serem oraz lody. Kawka, kawkę wstawiamy na zapas. ...736. Nice. Co za dzień, nie mam już siły, no. Trochę rzeczywistością powiało. A tu jeszcze jeden uprzejmy do obsłużenia. Co to za wyligiwanie się na blacie? Przepraszam, po prostu już... Mamy ze sobą do pogadania. Obserwowałem cię cały dzień. O, jak miło. Jesteś z ciebie zadowolona? Ciężko mi teraz powiedzieć. Tyle było pracy, że pamiętam, co się działo. Mała, powiem wprost. Coś mi się w tobie nie podoba. Coś? Hadouken! Jak dla mnie nie nadajesz się do tej roboty. Ty nędzna gnido. Ty Januszu biznesie. Ty gift polu, ty. A ja się znam na ludziach, szczególnie pracownikach. Widzę po tobie, że za bardzo cię to męczy. Nie widzę energii. Nie widzę zacięcia. Nie widzę pasji. O czym on bredzi? A to przecież nie jest taka trudna praca. Co? Wcale tak nie jest. To prawdziwe zarzuty, czy tylko absurdalny pretekst? Powiem ci wprost, to nie jest dla ciebie. Ale chyba nie rozumiem. Jutro już nie musisz przychodzić. Wait, what? Szybko znajdziemy kogoś na twoje miejsce. Zaraz. Wszystko to, co się nauczyłem teraz, będzie zainwestowane w tą knajpę. Ja chcę z moich pieniędzy. Ale co? Skup się, dziewczyno. Do widzenia. Ale jakie do widzenia? Zwalniam cię. Ale. Takie dukanie jeszcze bardziej mnie drażni. W przyszłym tygodniu dostaniesz przelew za ten miesiąc. Bez potrąceń za posiłki pracownicze będę wyrozumiały. O, wow. Wow, dzięki. Wow. Perfekcyjny szef. Bez ale, lepiej już nic nie mów. Ja bardzo przepraszam. Nie, nie pogrążaj się, Pixel. Tylko niech mi pan powie, co dokładnie robi nie tak. Chciałabym tu dalej pracować. Proszę mnie nie zwalniać. Kompromitujesz się, Pixel. Dziewczyno... Nie lamentuj. Ja nie jestem organizacją charytatywną, tylko przedsiębiorcą. God damn it. Nie muszę się przejmować twoimi chęciami. Jest dużo innych miejsc do pracy, na pewno coś sobie znajdziesz. Muszę do góry. Nie ta praca, to inna. A może już następna, już nie w gastronomii. Czy ta gra nagle wywróci się do góry nogami i będę grać zawodowo na ukulele? Ja póki co tylko tyle umiem robić. Okej, jest ciekawie. No i co? Głodujesz tam pewnie. Skąd ten pomysł? Zjadłeś dzisiaj suchy chleb i 3 plasterki sera. Pytanie, jaki ser? A suchy chleb to może być sucharek, więc na razie...
Gdyby nie magia tworzenia tostów, to byś się złamał. Magia tworzenia tostów zostanie egzorcystą i zmienia się w horror. Wow, to by było coś. A masz już jakąś pracę? Tak, taką w porządku knajpę. Daleko od domu? Niedaleko. Otworzyli tam chociaż jakieś nowe knajpy? Tak, tą jedną. O, tą jedną. Co za szczęście, że akurat do niej dzisiaj udało dostać. Nie było dużej konkurencji. Czyli widocznie jest tam słabo i słabo płacą. Nieprawda, nie było słabo. Było? Co? Czemu mówisz w czasie przeszłym? A tak jakoś... matka ma bardzo podobny głos do Olafa. Bardzo was za to przepraszam. Wywalili cię. Co? Nie, wcale. Wywalili. Słyszę, jak kłamiesz. 20 lat żyjesz, a dalej dajesz się na tym złapać. Wywalili. Znajdę inną. Zawsze tak mówisz. Skaczesz z kwiatka na kwiatek, nie bierzesz odpowiedzialności za swoje zachowanie. Lepiej ci coś porzucić, niż dbać, czy się postarać. Ała, razy 6. Mamo, ten szef był koszmarny. Ludzie w twoim wieku myślą, że świat obraca się wokół nich. Szefowie nie są od tego, żeby ci było miło. Życie nie jest od tego, żeby ci było miło. Wow. Ała, razy 7. Miałaś do zrobienia tylko jedną rzecz. Przestaliśmy wynajmować dom po babci, żebyś się do niego wprowadziła. Ja przestałam. To mój dom, babcia i dziadek zapisali go mnie. I cokolwiek było z wynajmu, było moje. A tak, narracja. Ty, twoje, tobie, dla ciebie. Wow, wow. Zapomniałam. Pracowaliśmy całe życie, żeby tobie było dobrze. Żeby ci niczego nie... Okej, okay, to naprawdę zaczyna wschodzić w taką stronę, że... Ała. Żeby nie brakowało żadnej sukieneczki czy zabawki. Czy można już się rozłączyć? Żebyś mogła jeść szynkę, a nie papierowy żółty ser. Gdzieś mam szynkę i sukienki. Chciałam was. A ja chciałam być astronautką, ale świat nie działa w ten sposób, że dostajesz to, co chcesz. Nie doceniasz swojego szczęścia i jeszcze narzekasz. Zero szacunku do naszego poświęcenia, naszej pracy. Czy druga część to jest ta część, w której Pixel idzie do psychoterapeuty? Ty naprawdę nie rozumiesz, czym był problem. Chciałam was w swoim życiu. O czym ty mówisz? Jaki problem? Co za histerię? Przecież jesteśmy. Sama chciałaś się od nas wyprowadzić. Masz nas, mnie i tatę i wspaniałych dziadków, których dom teraz marnujesz. O, wow. Ich już nie mam. A was ani nie miałam, ani teraz nie mam. To tak nie działa. Wow. Grubo. Historia... Możemy 45 minut rozdawać sobie napoje i robić naleśniki z Jamorem, ale jak wchodzi tutaj historia, to... Wow, ta gra jest dobrze napisana, ale jest tak... prosto w serce. Nie mam siły z tobą rozmawiać. Nic do ciebie nie dociera. Najlepiej by było, gdybyś... przegięła. Nagle masz do mnie same złote rady dla dorosłego człowieka, na gotowe. Tyle lat ci nie było, ale nagle ci się na wychowanie dziecka wzięło. Wow. Ała, razy 8. Gdyby... Jeszcze możemy wybrać sobie pocisk. Gdyby babcia żyła, albo gdyby dziadek żył. Wow. Nawet nie wiem, jeden i drugi pocisk wydaje mi się już tak, że to może być ostatnia rozmowa telefoniczna, jaką odbędą. Anyways, wspomniała wcześniej o dziadku, chociaż Emik mówi babcia pocisk, więc niech będzie babcia pocisk. Gdyby babcia żyła, to by cię wyśmiała. O wow, nie tak dba się o dzieci, korespondencyjnie. Burn! Możemy już zakończyć tą rozmowę, bo jest taka, że dźwięk odkładanej słuchawki. Yep. Yep. Wow. Rekordowe niskie bezrobocie to zasługa przedsiębiorców, dr Morrison. Przedsiębiorca. O wow. To jest piękne.
Rekordowo niskie bezrobocie to zasługa przedsiębiorców. Dr Morrison, przedsiębiorca. Dieta naleśnikowa. Przyjemny sposób na schudnięcie czy szkodliwa moda? Nie wyrzucaj mebli po dziadkach. Renowacja drewna krok po kroku. Nie wiem, o co chodzi z tym 57 na 60, ale mam wrażenie, że coś się odblokuje. Jak to zrobimy? Bo wszystkich klientów obsłużyliśmy, więc... Uuuu, la la, nowe miejsce! Nowe miejsce nam się odblokowało. Czy my w takim razie możemy jeszcze wrócić do tej knajpy? Tak, tutaj nam brakuje jednej nocnej zmiany, której nie zrobiłem. Z jakichś dziwnych względów musiałem przegapić, bo... I dlatego nie mamy jeszcze odblokowanych tych melomanów, czymkolwiek oni są. Więc zróbmy tutaj jeszcze, dla tego dziada. Wstawmy tutaj wszystko. No to jestem ciekaw, w którą stronę pójdzie gra. Czy będziemy robić coś całkowicie nowego? Słonka. Hoła? Hoła, hoła! Kaba, proszę, naleśnik. Nie mogę robić naleśnika, gdyż serwuję drinki. Dlineczek, słomeczka, nara. Tu, zaraz do ciebie wrócę. Dla ciebie, co? Kawa? Nie, ale naleśnik, ser, pomidor, pyk. Wstawiamy tu, lód, odbieramy. Tutaj coś? Co? A, kawa! Dobrze, już rozumiem, dlaczego mi tam mrygało. Podwójny ten. Teraz tak, raz to. Na spokojnie, powolutku, ze słomeczką. Idziemy tutaj. Jaki tam masz tempo? Ty masz, o, dam ci naleśnika, żeby ci poszło, żebyś coś miała do jedzenia. Right trigger, lód. Lód się skończył, więc trzeba pamiętać, żeby napełnić lód. Napełniliśmy lód, tutaj wstawiamy sobie lody. I tutaj jest sierek. Sierek. Wydajemy lody, pomidorek, naleśnik, szyneczka, sierek, lody, kawa. Pyk, pyk. Ja wiem, że tam słyszę, o mój Boże, tu jest już bardzo późno. Więc już stawiamy, tutaj jest kawa, która się gotuje, tak jest. Słomka, proszę. I ktoś ma bardzo mało cierpliwości do nas. Dobra, to jest ten moment, gdzie trzeba sobie przypomnieć o tym, że specjal jest. RB. Pyk. Lód. Słomka. Dobra, przydaje się to. Nie. To jest to. I tu. Tu na szczęście nikogo nie ma. Kola ma być z lodem. Ale po co mi lód, jak nie mam coli? kola z lodem. Myśl. Myśl, chłopie. I tu. Razy jeden, razy dwa. Siema, Niko. Dobrze, udało się. I teraz, czy ja coś odblokowałem? To już było, więc to pomijamy sobie. Tą scenkę też chcę pominąć. Nie chcę przez drugi raz przez tą rozmowę przychodzić, bo mnie ona podłamie. Okej, okay. Mamy teraz tutaj filżaneczkę na złoto. I tego melomana odblokowaliśmy. Cokolwiek by to miało znaczyć. Natomiast tutaj są jeszcze jakieś inne... Ta mapa jest duża. What? Mam sobie więcej siły niż myślę. To jest chyba mamusia. Więc chyba nie. A to? Odkąd sprzedałem samochód, dużo częściej jeżdżę komunikacją miejską. To są po prostu ludzie, z którymi można rozmawiać? Okej, okay, jestem zaskoczony, że ta mapa jest aż tak rozbudowana. Kawę i słodkości przy drodze. Klienci raczej śpieszą się do biurowców niż do muzeum w
sztuki współczesnej, choć właściciel chciałby, aby było inaczej. Ale złoto ta paczucha, wielki dzięki. A, debielał, paczuchę odebrałeś. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Teraz rozumiesz, dlaczego niestety trzeba było odrobinkę dłużej poczekać. Czy chcemy w coś zainwestować? Ja bym chyba poszedł w inwestowanie knajpy. Jeżeli tu będzie inwestowanie w knajpie od początku, to będę smutny. Cześć, przyszłaś na rozmowę w sprawie pracy, prawda? Cześć, to ja, Pixel. Jestem Julian. Miło mi. Rzuciłem okiem na twoje CV. Użyłaś bardzo ładnej palety kolorów, dlatego je zapamiętałem. Dziękuję. Niestety nie mam zbyt wielkiego doświadczenia. Tak, ale to nie jest aż tak istotnie. Połapiesz się szybko jak... Czy chociaż Julian będzie tym jednym takim punktem, takim przyjemniejszym, takim chociaż jednym? Tak, proszę? Bardzo proszę? Szybko. Jak duży jest ruch? Różnie, ale nie martw się. Jeśli jak ktoś nie jest cierpliwy, to jego strata. W ogóle what? Czasem lepiej poczekać chwilę, pomyśleć, zainspirować się. Lokalizacja chyba nie sprzyja kontemplacji. Wręcz przeciwnie, inspirację można czerpać w każdych warunkach. Najwięksi artyści potrafili tworzyć cuda, widząc najbardziej banalne elementy naszej rzeczywistości. Oj, z pewnością. Sztuka jest fascynująca, nieprawdaż? Tak, chociaż czasem wydaje mi się, że mnie przerasta. Szczególnie współczesna. To bardzo ciekawe. Czy ja wiem? Opowiesz mi o tym? O twojej umiejętności robienia kawy czy sztuce? Czasami nie rozumiem tego, dlaczego artyści przestali malować rzeczy takie, jakim je widzimy. I nie chodzi mi o impresjonizm. On wydaje się jeszcze ładny. Myślałem, że mówi o Julianie i tak przez chwilę się zgubiłem. Tylko te wszystkie pojedyncze plamy, dziwne instalacje. Cóż, zawężanie sztuki tylko do rzeczy ładnych faktycznie utrudnia myślenie. Czasem tworzy się po to, aby wywołać obrzydzenie, gniew, szał. To prawda, jednak jeżeli mam być szczera, kiedy porozmawiamy o stawce godzinowej, Pixel, skup się. Bardzo często czytam opisy tych dzieł i dalej nic nie czuję. Jakieś galerie ze sztuką współczesną do mnie nie przemawiają. Wiesz, może brakuje ci kontekstów albo rozeznania, nie traktuj tego osobiście w żadnym razie. Raczej jako punkt wyjścia do poszukiwań. Chciałbym zapytać... Pytaj! Rozwijaj się! Poszukuj! Myślałem, że to będzie ktoś normalniejszy, ale widzę, że tutaj... Jeszcze jakby miał bardziej bujne włosy, to już byłby troszeczkę jak Robos. Jak dobrze spotkać kogoś, kto chociaż trochę interesuje się sztuką. Interesuje się to duże słowo. Kiedyś sporo czytałem w historii sztuki, chodziłem ze znajomymi na coś, przeklikałem. Na coś chodziłem. Czyli słusznie zobaczyłem w tobie artystyczną duszę. Teraz jest ich tak niewiele. Ludzie teraz tak pędzą. Nie mają czasu ani tworzyć, ani kontemplować sztuki. Liczą się tylko zyski. A nie zawsze trzeba dobrze zjeść czy spać, aby tworzyć. Zawsze warto mieć brata mecenasa, jak Vincent. Sam właśnie zapisuję cię na kółko teatralne, szczególny prześlem na jajle. Tylko ty, Pixel, nie masz mecenasa, musisz zarabiać w pracy. Widzisz, kiedy byłem młodszy i pierwszy raz zobaczyłem obraz Picassa. Julianie, chętnie bym jeszcze porozmawiał o sztuce, ale najpierw może ustalmy warunki współpracy. Oczywiście, wybacz moje dygresje. Otóż bazowo chciałbym ci zaproponować najniższą stawkę godzinową. Kurwa, zapomniałem przyjść dzisiaj do koło Racławskiej, zobaczyć jak duża jest kolejka. Rocznica czegoś tam było, darmowe wejście. A, okej. Znacznie mi to ułatwia sprawy księgowo-podatkowe. Co za dziwny typ. O, z pewnością. Ale zanim się zniechęcisz, pomyślałem sobie, że poza samą pensją mogę ci zaoferować jeszcze dodatkowe premie. Jeśli będziesz się sprawdzać, a na pewno tak będzie, chętnie dorzucę ci coś ekstra. Na wyrównanie. Cóż, brzmi w porządku.
oby był słowny. Gdy knajpa się rozpędzi, obiecuję ci awans i wyższą stawkę. To kwestia czasu, a teraz chodź za mną, pokażę ci wyposażenie. Od jutro będziesz mogła na nowo tworzyć gastronomiczne dzieła sztuki. Julian trzew tak bardzo. Oh boy. Nie, ja zainwestowałem tam pieniądze, a wszystko idzie od początku. Nie, 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 no. No, oh my god, ile ty chcesz pić, chłopie. O nie, tyle pieniędzy. Ale muzyka jest świetna. Nie przelej kawy. Muzyka jest po prostu w tej grze majstersztyk. Ten jazzik. Muszę sprawdzić, czy gdzieś jest soundtrack, bo to jest coś, co można nawet do pracy sobie puścić i brzmi przyjemnie. No masz tą kawę, bo możemy tylko jedną kawę wydawać. I tego placka z czymkolwiek. Tam coś się przelewa? Tam się coś przelewa, dobrze. Suchy placek dla ciebie. Suchy placek dla ciebie. Dla ciebie placek z jakąś tam dżownicą, cokolwiek to jest. I kawa. I wstawić kawę. Coś tam się dzyń-dzyń zrobiło. A tutaj dzyń-dzyń, bo po mnie dzwonią. Ale kawa. Ty chcesz dużo niebieskiego. To nie zabrzmiało dobrze, ty chcesz dużo niebieskiego. Ale i tak masz. Ktoś? Tutaj? Tak, kola jest gotowa, proszę bardzo. Wow! Nie, najpierw czerwone. Skup się. Słomeczka. Pyk. Wstaw drina. Różowe. Różowe z lodem. Ho! Uzupełnić lód. Czy ja kawę wstawiłem? Nie. Dobrze. I lód. Dobra, pierwszy dzień w pracy, nie było tak źle. Trzy kawki są. Podziwiam granie w takiej gry na padzie. Co więcej, deweloper sugeruje, że powinienem grać w tą grę na padzie. Także to jest sugestia. Coś ekstra brzmi bardzo nie w porządku. Yep. Najgorsze jest to, że ja muszę swoje własne pieniądze inwestować w tą cholerną knajpę, bo tutaj już zainwestowałem pieniądze w rozwój tej, a teraz w rozwój tej muszę inwestować na nowo? Yep. Bong. Tutaj mamy dwa blaty, więc to jest spoko. Tutaj jest jeden blat, więc muszę w blat zainwestować, bo będę się mylić, na bank się będę mylić. Więc swoją kasę muszę wydać. Nie pamiętam, ile mam pieniędzy. Czy mnie na cokolwiek stać, chociażby jakiegoś drobnego? Ile ja mam? O, mam pie... O, nie, dobrze, okej, okay, dobrze. Nie jesteśmy aż tak. Pixel ewidentnie nie jest rekinem biznesu przez takie inwestycje. Zdecydowanie. Zdecydowanie nie jest. Łóżko zmienialiśmy. Zmienię sobie lampę. Też lampa w jakiś stopniu poprawi nam humor. Możemy nawet kupić taką, co nam poprawi humor na dwa. A co tam? Stać nas. Czy za 200 jeszcze tutaj możemy sobie wymienić na przykład kuchenkę na taką, która nie spali nam twarzy? Czy lepiej poczekać i doinwestować? Ja bym chciał mieć tą, o. Ten domek jest ładny. To może tapetę, bo jednak ta różowa troszeczkę w kuchni to tak. Kurde, tylko te tapety mi się nie podobają, mi się to... O, jest żółta. O, żółta nie jest płatna. Oh, nice. Czyli tylko te wzorkowe, ale te wzorkowe też dają nam dodatkowe punkty
lubienia, więc sypialnię zrobimy sobie na fioletowo. Co by tu ulepszyć? Czas trwania specjala, czas napełnienia specjala, może czas trwania, albo przygotowanie dań. Przelewanie napojów, koszt odpadków i życia. Dalej mam wrażenie, że napoje są ważniejsze, więc chyba będę inwestować w napoje. Dobra, wracamy na mapę i do roboty. Tu oczywiście też będą nocki, gdyż ponieważ oczywiście... No dobrze. Kawa. Napoje. Talerz placek. Kawa gotowa, masz kawę. Masz babu placek, że tak powiem. Wstawię. Tutaj napoje, dobrze. Kawa, chcę zatrzymać kawę. To jak się uda, to o 21:00 też coś kucharskiego, klikarskiego postreamuję. Dzisiaj wszyscy streamują, dzisiaj Muradin streamuje o 19:00. Czemu ja zrobiłem placek z tym? W ogóle liczę na to, że ktoś go zbierze. Nie wiem, czemu zrobiłem placek z tym. Formogatka dzisiaj też ma jakiś stream, na który zapraszali totalnie wszystkich. Także dzisiaj, jeżeli ktoś lubi streamowanko, to jest i ma co oglądać. Co? Co się przelewa? Co się przelewa? Nic się nie przelewa. Nie panikuj. Niebieski, słomka. Kola z lodem, bez słomki. I tutaj z lodem, ale ze słomką. Uzupełnij lód. Wstaw napoje, zabierz kas. Uff, jest dobrze, ktoś chciał, Jacek placek. Kawa, nawet dwie kawy, pięknie. Tam nam się przelewa. Kawę, wstaw kawę. Tutaj placek, jeden placek taki. Z tym dobrze, pięknie zamówienie poszło. Wstrzymać kawę, hold the onions. Placek z jagodami, pięknie. Ja ostatnio więcej oglądam streamy niż gram. Dziękuję bardzo. Wiem, też tak mam, chociaż jak grałem właśnie w jakieś takie gry typu Fernbus albo Eurotrack, to czasami lubię sobie odpalić właśnie na boku jakiś stream. Nawet jakiś restream albo coś. I do pracy coraz częściej oglądam, w tym roku już oglądam więcej, zdecydowanie więcej streamów niż oglądałem w zeszłym roku. Dobrze, jedziemy dalej. 426 monetek udało się zarobić. Okularek wrócił, hej okularku. A tak, bo dziś oni King of the Castle robią, ale to be honest, nie wiem, co tak ludzi jara w tej grze. Chyba jedynie możliwość udziału w streamie. Myślę, że tak, no bo jednak forum Ogatka nie daje często możliwości udziału takiego osobistego w streamach, więc to jest duże wydarzenie. Tak samo jak robią streama na żywo, tak? Jak robią urodzinowego streama. Urodzinowego nagrywają i nagrywają z forum Ogatka Game Awards. Więc to są wydarzenia, więc tutaj się nie dziwię, że ludzie się jakby nakręcają pozytywnie. Oczywiście. Dobrze. Mamy to, jedziemy dalej. Wstawiamy kawę, placki, wstawiamy napoje, tu nam coś dodali. Tutaj też nam kawę dodali. Nie, how about no. Tutaj kawę nam pokazuje chyba jako gorącą. Oh snap. I weszło to, czego się obawiałem. Czyli temperatura kawy. To już teraz pozamiatane. Teraz będę już tylko w specjala inwestował, bo to już będzie ponad moje... Bo teraz nie mogę na zapas stawić kawy, bo jak ktoś będzie chciał kawę... Jak ktoś teraz będzie chciał kawę, no to muszę mu na gorąco zrobić. Na szczęście po tej stronie wszyscy chcą kawę
zimną, jak me serce. What? Kawę oczywiście nie zrobiłem na zapas. Tutaj dżemik i to. Gierka jest świetna, ma fantastyczną muzykę i historię, która momentami łapie tak za serce, że ała. Już jesteśmy na ała razy 8, czy ała razy 9. Rozmowa z matką, która była na poprzednim tym. Kawa z lodem! Okej. Rozmowa telefoniczna z matką, która była na poprzedniej jakby scence, troszeczkę mnie przerwała. A ty jesteś gorącą kawę, więc pani musi poczekać. Poczułem się, jakby troszeczkę mnie przeorała emocjonalnie. Słomka. Teraz tak, kawa. Tu połóż kawę i wrzuć do niej lodu. I to jest już mrożona kawa, prawda? Więc tutaj, tu nikt nic nie chce, dobrze. Ty chcesz kolę. Kola, nie mamy lodu. Więc tutaj z lodem i ze szłomką wstawiamy napoje. Tutaj pusty placek i placek z dżemorem. Pięknie. Tutaj mamy wszystko gotowe. Tu zatrzymujemy. Praca, Psał wraca wspomnieniami do pracy na etacie. No, chyba bym nie chciał wracać wspomnieniami do tamtego. Do tamtego czasu. Bardzo, bardzo sobie cenię to, gdzie teraz jestem jakby pracowo i że mogę bardziej dysponować swoim czasem. Zarządzać chyba, bo dysponować, chociaż w sumie na jedno wychodzi. Dobrze, kawa, kawa. Jacek placek, Jacek placek, jedziemy tutaj. Tutaj znowu nam coś dodali. O mój Boże, kawa z mlekiem. I to jeszcze gorąca. Mleczko. Więc ktoś może też zamówić zimną kawę z mlekiem. Czy jak... Karton jeszcze muszę pusty po mleku wyrzucać. Mój mózg właśnie zrobił... Czemu right trigger? Aha, bo tutaj jest, dobrze. Tu jest lód. Odwalcie się wszyscy! Słomka. Współczuję wszystkim barmanom. Lód. Ty chciałeś taką kawę, tak? Napełniamy, zbieramy kasę, tu się napełnia. Ty chcesz byle jaką kawę, jak ja. Cenię sobie ludzi, którzy chcą zamawiać byle jaką kawę, byleby jakaś była. Ktoś tutaj jest? Nie, ale trzeba zatrzymać napoje. Kawy nie robię, ale robię to. Ha? Szybciej, lód. Nie ukrywam, że troszeczkę mi brakuje procesu jakiejś automatyzacji, żeby na przykład lód się sam uzupełniał, żeby to była jakaś kostkarka czy coś. To by było wygodne. Aaaa! Zestresowałem się, położyłem na ladę od razu. Na szczęście ktoś jest, kto potrzebuje to. Potrzebuje... I ciepły napój, proszę bardzo. Gorąca kawa. Kawa gorąca w ręku jest, dobrze. Tu napoje się robią. A tutaj byle jaka kawa. Czemor, kulki, wio. Pusty naleśnik, tutaj coś. Zatrzymać, dobrze. Ty chcesz co? Ty chcesz naleśnik z kulkami, nara. Wstawiamy kawę. Naleśnik, naleśnik, zabieramy kasę. Tu coś, tu cisza. Tutaj zatrzymać kawę, dobrze. Jest w pewnym sensie drzewko ze skillami. Możemy sprawiać, że będziemy niektóre rzeczy robić szybciej i wydajniej. Albo że specjal będzie nam się szybciej ładował. Więc jest jako takie drzewko bardziej naszych umiejętności niż dodatkowych skilli. Oho. Bla, bla, bla. Czasem nie mogę słuchać tych nudziarzy z zarządu działkowców. Babcia ma nowy voiceover. Zrezygnowaliśmy z poprzedniego voiceoveru. Hihi. Prawda. Ile można rozmawiać o wysokości składek? O, to jest, to o tym można.
cały dzień. Powinniście mówić o tym, jakie krzewy najlepiej sadzić, albo kiedy opryskiwać jabłonki. Dobrze, że przestali wspominać o zakazie dokarmiania kotów. Co to za działkowicze, spalić ich, jak nie można dokarmiać kotów. To przecież takie istotne, żeby pomagać bezdomnym zwierzętom. No babcia ma już u mnie plusa. Szczególnie, że prawo jest po naszej stronie. Jak długo jeszcze powinnam ubijać tę masę? Aż zrobi się puszysta i w miarę sztywna. To jajka z żółtkami, więc nie będą tak sztywne jak same ubite białka. Prawda. Ale myślę, że jeszcze chwilę. I potem dolewamy czekolady. Ale nie od razu! Lepiej poczekać, aż wystygnie. Po co czekać, skoro i tak idzie do piekarnika? Zaufaj mi, dziecko. Lepiej wlać taką w temperaturze pokojowej. Podobnie jak z jajkami, tylko one za to nie powinny być za zimne. To jest też życiowa racja. Nie. Nic nie mówiłem. Złap miskę inaczej, o tak. Faktycznie, wygodniej. Oczywiście. Zbyt wiele razy to robiłam, by móc trzymać to niewygodnie. Tobie zaraz by się zmęczyła ręka, a przecież nie musi. Zaraz pokroję orzechy. Może potem posypiemy ciasto kokosem. Dobry pomysł, bakali nigdy za wiele. Cieszę się, że mi pomogłaś. Po naszej ostatniej kłótni w porządku w pokoju myślałam, że się obraziłaś. Trochę tak było. Ale popatrz, nie miałam racji. Oczywiście od razu, zanim po prostu się uda coś, zanim się uda wydusić jakiekolwiek zdanie z siebie. O ile szybciej nam poszła praca, gdy ją zaplanowałam. Poszło szybko, to prawda. I nie trzeba było wracać po nic do sklepu. Ciasto z rodzynkami od razu plus jeden. Aha, bakalie, tak. Ani sprzątać za długo. To jest ważna podstawa. Nie marnować czasu, bo dzięki niej można potem sobie poeksperymentować. Wait, what? Jest miejsce na kreatywność. Na przykład można dodawać wiórki kokosowe do czekoladowego ciasta? Na przykład. A gdybym chciała dodać wiśni? Można, ale trzeba uważać, żeby nie opadł. Czekaj, żeby wiśnie nie opadły? Co to znaczy? Warto je wcześniej opruszyć... What? Warto je wcześniej opruszyć mąką. O tym nigdy nie usłyszałem, żeby wiśnie opruszyć mąką, żeby nie opadły. W sensie, żeby się takie w cieście sflaczałe nie zrobiły? Czy to jest prawdziwa porada, czy to jest jakiś fake? Czy ktoś piecze ciasta z wiśniami na czacie i może mi potwierdzić tą teorię? No i wiśnie nie każdemu będą smakować z orzechami. A skąd wiesz, babciu, co do czego pasuje? Trochę z praktyki, trochę z książek kucharskich. Gustów jest wiele, wiadomo, ale zawsze można samemu sprawdzić. Takie pomysły jak ciasto marchewkowe albo brownie z fasoli od wielu lat gotuję, a z takim pomysłem zetknąłem się dopiero niedawno. Brzmi dziwnie. Warzywa w słodkim cieście? Come on, Pixel, ciasto marchewkowe. Ciasto marchewkowe jest genialne, tylko musi być wilgotne. Jak ciasto marchewkowe, to musi być wilgotne. Wręcz prawie za kalec ma być. Kiedyś możemy spróbować, jeśli spodobało ci się gotowanie. Dużo mi opowiadałaś. Bo mam wprawę. Chętnie cię tego nauczę. Żebyś kiedyś mogła wymyślać swoje potrawy czy połączenia smaków. Jak artysta? Jak artysta. Taki na przykład Picasso. Picasso, ten od dziwnych kształtów? On w ogóle umiał normalnie malować? Tak, on był kubistą. Starał się malować na płótnie świat, jaki widział go z kilku perspektyw naraz. O kurde, to jest gra edukacyjna nagle. Matka wbijała nam szpilę, a babcia nas uczy życia. To mi się podoba. Jego obrazy wyglądają dziwnie. Owszem, na pierwszy rzut oka dziwnie i niepokojąco, ale Picasso malować potrafił. Zanim zaczął eksperymentować, wiele lat malował klasycznie. Kurwa, jak w życiu, pisze Pablitowe. No, naprawdę. Ta gra jest świetnie napisana. To jest ogromny jej plus. Jest naprawdę świetnie napisana. Jednak po latach postanowił tworzyć sztukę inaczej. Po swojemu. Wiesz, po czym można odróżnić oszusta od artysty współczesnego? Uwaga, idzie. Artysta jest w stanie namalować wszystko. Zna klasyczne podstawy, ale sam decyduje, że chce tworzyć inaczej. Jednak nic z oglądania, internet odmawia posłuszeństwa. O, okularku, nie szkodzi, dziękuję za odwiedziny. Że realizmu nie wystarcza. Tak jak tobie nie wystarczało ciasto bez kokosa.
Może kiedyś gotowanie będzie twoją pasją, a jedzenie sztuką. Więc ty jesteś artystką. Tyle razy modyfikowałaś potrawy. To była twoja sztuka. Ja chyba nie. O, babcia już sobie umniejsza. To już wiemy, po kim to mamy. To już mamy po babci, nie? No ale twoja popisowa kawa. Wszyscy zawsze ją chwalą. To jest dopiero dzieło sztuki. Nie czuję tego w ten sposób. Ty jesteś inna niż ja. Ty prędzej będziesz artystką. Ale dlaczego? Skoro teraz nie jesteś, to przecież zawsze możesz zostać. Jestem za stara. Ej, come on, ej, nie wchodźmy teraz na wiek, tak? Było miło przez chwilę, naprawdę, było miło. Całe życie byłam co najwyżej rzemieślnikiem. Tak już raczej zostanie. A ja myślę, że jesteś artystką. I teraz pojawia się mechanizm walki. Walczymy my kontra babcia. Musimy babci wtłuc, że jest artystką. Oj, tam po co o mnie? Ciasto wyszło przepyszne. I twoja... I twoja kawa też. Cokolwiek to jest jakaś posypka. Może mąka, nie wiem. Lecimy. Tutaj na szczęście na razie bez nowych rzeczy. To jest krem chyba. A, jest. Cokolwiek to było, była zadowolona pani. Tu na razie spokój, ale trzeba wyłączyć. Dobrze, jest wyłączone. Nie, źle zrobiłem! Tam jest najpierw... Można w różnej kolejności, uratowałem! O, jak bardzo lubię tą grę, że można uratować danie i pod spód wcisnąć sobie... Dobrze, uff. Trzęsie mi się pad, ale nie rozumiem dlaczego. Kawa... z mlekiem i... z lodem. I wstawiamy kawę, wyrzucamy karton, jest nowe mleko. I pan chce to z lodem, ale też kawa ma być z lodem i ten klient jest już ogarnięty. Nie, źle wlałem. Gorąca kawa z mlekiem, no trudno, czy po tej stronie coś się dzieje, na szczęście nie. Więc musimy liczyć na to, że może ktoś będzie chciał napój. Można! Można! Nie trzeba! La 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 la. Jeszcze słomeczka! Teraz mi to mówią, że tu nie trzeba w kolejności lać tych napoi. Po tylu latach. Tu cisza i spokój. Więc nie trzeba. Lód, nie mamy lodu. Ale chyba dla mojego mózgu lepiej jak robię to w kolejności, bo jak nie, to ja się sam zaczynam gubić. Gdybym zaczął chaotycznie składać te dania, to by było po mnie. Ale fajnie, że można się w ten sposób mylić, to nie ukrywam. To jest bardzo przyjemna mechanika. Bo tutaj i tak jest dużo do ogarniania. Chyba, że na wyższym poziomie trudności. Jest tak, że nie można się mylić w ogóle. Pogramy na normalu. Pytanie, jak jest na hardzie. Także tak, podoba mi się, że gra sporo wybacza. Chwila przestoju, w ogóle dawno nie było takiego przestoju. Chwila na oddech. Trzy kawy aż. Kawę podaj. Właśnie, i tutaj Jemor, i to. Ale ładnie poszło, dobrze. Tutaj czysto. Nikt nic. Kawa zrobiona, tutaj jest chyba klient. Tak, jest klient. Wrzucamy sobie lodu, lód się skończył, ale to nie szkodzi. Uzupełnimy sobie w takim razie lód. I słomeczka. Lód. Nice! To był ładny dzionek, taki nawet z paroma przerwami, żeby chwilę odetchnąć. Nice. Dobra, jedziemy z poziomem bonusowym. Zakładam, że poziomy bonusowe mnie przytyrają tutaj. Konkretnie.
ale i tak będę się starać. Wow! Kawa, 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 daj mu kawę. O właśnie, źle klikałem. Tam, napoje. Dobrze. W złej kolejności, ale to nie ma znaczenia. Tu się robi kawa. Tu ktoś chce tylko ze słomką wstawić kawę. Ten ktoś chce z lodem. Z lodem i słomką. Kawa jest... Kawa gorąca z mlekiem. Czy ja tutaj coś... Tak, wstawiłem kawę. Uf. Dobrze, tam sobie kupiłem trochę czasu. Tu jest z mlekiem. Wstawić kawę. I teraz tutaj wstawić napoje. I tutaj... No, kawę wystaw tutaj. Kawa z lodem i kawa z mlekiem. Dobrze, na chwilę idziemy tutaj, bo tu nam się zaczną niecierpliwić ludzie. Wstawiamy sobie i teraz jest to. 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 Tutaj nam mruga coś? Ach, byśmy przelali, dobrze. Jak dobrze są te oznaczenia tego mrugania. To jest bardzo dobry system. I kawa, pięknie zabrana kasa, możemy stąd spadać. I teraz kawa będzie potrzebna, te napoje nie są potrzebne. I tu jest tak, żółty, niebieski, wydane. Kawa. I teraz szklaneczka, nie, czerwony. I do końca żółtym ze słomką zdążyłem i... Pyk, słomka i żółty i dwa razy niebieski. Wydane, dobrze. Naleśnik, naleśnik ze kremem i z kulkami, proszę. Kawę jeszcze jedną dostawię na wszelki wypadek. Tego nie mamy w zestawie, ale już się robi. Kawę trzeba odebrać. Kończy nam się czas. Bo słyszę, że kończy nam się czas RB. A i nie zdążyliśmy jednego klienta obsłużyć. Jednego klienta. Po raz pierwszy po 2 godzinach nie udało się jednego klienta obsłużyć. Więc i tak myślę, że poszło całkiem nieźle. Myślę, żeby trzeba było doinwestować, żeby szybciej niektóre rzeczy robić. Bo nie ogarniałem. Chyba ta kawa powinna się tutaj, nie wiem, trzymać temperaturę, albo ten ekspres powinni taki zrobić, żeby on był bardziej do ogarnięcia. Albo żeby jeszcze szybciej tą kawę robić, żeby po prostu ona się zrobiła, odstawić ją i wio z kolejką. Ale na razie spokój jest. Jak dziwnie, jak jest taki spokój w ogóle. Jest ktoś. Ktoś zrobił dzyń dzyń. Ktoś zrobił dzyń, ale nikogo nie ma. O mój Boże, są 3! Holy crap! Tego się nie spodziewałem. Co ja mam tu robić? Trzeba to jeszcze piec. Ale jak wstawić mam lody? A jak piekarnik, z piekarnika wyciągnąć i da... O, damn. No dobra, na 3 to już jest masakra. To już jest masakra tutaj. Bo ja zakładam, że naleśnik mogę sobie przygotować i on będzie czekał na usmażenie. Po prostu. Czemu mi... Wibruje pad, o co chodzi? Co przegapiłem? Czego nie zrobiłem? Plakat odblokowany. Dobrze, dużo naleśników. Naleśnik, krem. Ten tylko z kremem. Naleśnik suchy, z kulkami.
Jest, dobrze, duże zamówienie poszło, to mi się podoba. Tu bez kawy. Krem i kulki. Wio, dobrze. Mamy, jedna kawka zdobyta. Tutaj nie ma żadnego klienta. Tu jest, dobrze. Lody, lody to jest RB. Naleśniki idą do piekarnika, ale jak wstawiłem je tutaj, to już nie mam więcej piekarników. O nie, ciasto padło, lepiej nie otwierać drzwiczek zanim się skończy. Na przyszłość uważaj. Damn it! Tutaj dwie kawy. Tam się niecierpliwią. Tutaj... tutaj to idzie do... Tam idę tu. Kawa jest. Kawa. Nie chcę słomki. Kawę chcę położyć. Gorącą, z mlekiem. Tutaj drugą kawę wstawić. Tam coś drze na mnie, japę. Tutaj, dobrze. Wracamy tutaj. Nie ze słomką tu! Nie tu miała być słomka! Aj, zepsuć! No, przezepsuliśmy jedno. Kolka tutaj, tam nie ma nigdzie już klienta, tu jest zwykła. Natomiast tutaj czerwone, żółte, niebieskie. Weszły trzy kawki. Mnożnik ci się kończy chyba wraz z wibracją. A, okej, okay, dobra. Nie, to, w ogóle ten mnożnik, ja nawet tamtą stronę nie patrzę, bo gdybym jeszcze tam patrzył, to już by w ogóle mnie tam przyciochrało całkowicie. Huch. Dobrze. Jest konkrecik. Nie, ja chciałem zainwestować. Czy możemy wyjść z levelu? Powrót do kalendarza. Czy to nas... Ja chcę sobie usprawnić rzeczy. Chcę sobie usprawnić rzeczy w tej kuchni. Lady. Co my tu możemy usprawnić? Piekarnik, tylko... Aha, że mamy dwa piekarniki. Tu będzie jeszcze dekorowanie. O mój. Dobra, to chyba drugi piekarnik jest ważniejszy. I drugi blat jest zawsze ważny. Tutaj, czy trzeci blat? Czy aż tyle naleśników? Wolałbym... Kawę jakąś, żeby bardziej to było. Mleko, co oznacza, że mleko? Że będą dwie sztuki mleka? Ten ekspres robi tylko dwie kawy, ale to nie sprawi, że... Bo ona wystygnie jak będzie... Nie, ja muszę jeden raz zrobić, że muszę sprawdzić, czy ta kawa faktycznie stygnie. Mam wrażenie, że ona zawsze jest gorąca i tylko różni się tym, że po tej stronie baru mamy dodatkowe rzeczy. Mam wrażenie, że ta kawa jednak nie stygnie, że ją można na zapas zrobić. Więc zainwestuję sobie w to. I wyjdziemy sobie i zrobimy jeszcze raz misję... sprawdźmy tą. Zobaczmy, czy ta kawa wystygnie. Bo mam wrażenie, że nie stygnie, tylko gra mi o tym nie powiedziała i ja niepotrzebnie się stresuję tym. Na razie ta kawa w ogóle nie stygnie, więc wydaje mi się, że mogę ją sobie tutaj trzymać. I że ona stygnie, jeżeli dodam do niej po prostu lodu. I że to jest ta mechanika, a nie, że... I słomeczka. O, jak dobrze, że chcesz mrożoną kawę, bo akurat taka mi się zrobiła. słomeczka. I czerwony, LB, pyk. Czerwony, żółty,
niebieski. Kolejna szklanka, to będzie dwa razy żółty. I słomka. I ty jeszcze chcesz kolę z lodem i ze słomką. Więc można kawę na zapas robić. Ona nie stygnie. Dobrze. Chyba uważam, że gra powinna o tym mówić, bo jakby na rozum mi się wydawało, że... O mój Boże, tu jest masa zamówień. I'm so sorry. I'm so sorry. Dobrze, dwie kawki wbite. Więc jakby ważniejszą mechaniką jest to, żeby pamiętać, żeby tą kawę zatrzymać, żeby ona się nie przelała. Ale temperatura nie ma znaczenia. Tak samo gra nie mówiła, że drinki nie muszą być po kolei warstwami. No, to jest po prostu coś, co trzeba odkryć. Natomiast znowu nie uda mi się wydać. Yep. Prawie, ale dlatego, że po prostu się zamyśliłem. Natomiast kasę dostaliśmy. Czyli kasę mogę w nieskończoność na jednym poziomie grindować? To by było ciekawe, jeżeli bym mógł kasę grindować sobie na jednym. Lody. Pytanie też, czy mogę naleśniki sobie zrobić na zapas? Czy mogę sobie tutaj zrobić? Dobra, tutaj mamy klienta. Kawusia, to wstawiamy następną. Nie to. Nie kombinuj, bo przekombinujesz. Tu klientów nie mamy. Tu czekamy na wstawienie. Dobra, sprawdźmy, czy możemy go wyciągnąć z piekarnika bez podawania. Czy one muszą być na świeżo robione. To będzie kolejna rzecz, która będzie nam ułatwiać lub nie. Można. Kremik. I jeszcze suchy z kulkami. Co dzyń? Nie wiem co dzyń. A tu jesteś, dobrze, przepraszam. Ja już nie wiem gdzie mi dzwoni w głowie. Dobra, kasa zabrana. Tutaj kasy żadnej nie ma, tu nikt nic od nas nie chce. Lody, naleśniki możemy wydać. To możemy wydać. Natomiast teraz musimy przygotować. To od razu możemy sobie zrobić dwie porcje. Nie suche naleśniki, tylko tu pyk. Zabieramy. I dzyń. Jesteśmy tak blisko. Nie wstawię tutaj. Przygotuję sobie, bo mamy jedno miejsce na odłożenie. Więc więcej nie zrobię. Tutaj ktoś jest. Tu ktoś chce kawę. Gorącą z mlekiem, proszę bardzo. I kawę z lodem, proszę bardzo. I drineczek ze słomeczką. Mamy to! Wstawiamy kawki. Wstawiamy napoje. Lód. I teraz drink. Czerwony, żółty, niebieski. Ja i tak sam na sobie to wymuszam. Czy możesz najpierw włożyć słomkę do drinka? To jest dobre pytanie, nie wiem. Mogę sprawdzić. Następnym razem, bo i tak powoli nam się kończy czas. Zaraz będziemy się przenosić do Muradina, więc jakieś jeszcze ostatnie tutaj testy.
Wyjdziemy sobie na chwilę, kupimy sobie coś do mieszkania, bo trochę pieniędzy udało się odłożyć, więc sobie tutaj dopakujemy. Ale krótko mówiąc, jeżeli ktoś nie wie, jaka jest moja opinia o grze, to chyba łatwo się domyślić, że gra mi się mega podoba i jest bardzo fajna. Jeszcze pewnie ją sobie będę testować, jak się w nią gra na Rogalaju. I polecam. Polecam, dobrze. Teraz zobaczymy sobie w kuchni. W kuchni mamy te szafeczki do zmiany, ale też to jest do zmiany. To jest za 200, to jest za 250. Dopiero za 350 jest to, ale mi się to podoba. Co mamy? 4 punkty do wydania. Więc ulepszymy sobie. Przypalenie dań na 1 chyba sobie wrzucę. I mamy 3 punkty do wydania. Przelewanie napojów, koszty odpadków, życie. To na razie w ogóle pomijam. Przygotowanie dań. Nie, chyba sobie zostawię te punkty, żeby jeszcze szybciej przygotowywać napoje. To chyba będzie dla mnie istotniejsze, żeby to jeszcze szybciej się działo. Dobra, wracamy. Nie, źle wlazłem tutaj. I jedziemy sobie z kolejnym poziomem. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Teraz tak, było pytanie, czy mogę słomkę? Mogę słomkę najpierw wrzucić. Teraz liczymy, że ktoś tam będzie chciał ze słomką. Także tak, można. Można tak się przygotować, tylko nie zawsze słomka jest potrzebna. Więc też mamy klienta tutaj. Mamy... Co to jest? To jest... Ciasto? Ciasto chyba. Ciasto z tym i to do piekarnika. Już się naprawdę wybredni zaczynają robić. Ale to też oznacza, że nie mogę na zapas robić, bo jak zrobię złe na zapas sobie ciasto. Więc jedyne co mogę sobie zrobić, to wyłożyć tutaj ciasto razy 2. I to jest w zasadzie jedyne co mogę zrobić. A tutaj mamy klientów, ja oczywiście nie zauważyłem. Nikt nie chce słomki. Ale chcą kawę z lodem. Więc mamy chociaż tyle. To na razie bez słomki. Nie, tu. Pyk. Szklaneczka i razy 2. Tak, razy 2. Dolewamy, szykujemy. Na razie innych klientów nie ma w innych strefach, więc tu cyk i tu cyk. No i tu jesteśmy gotowi, obstawieni. Na razie innych klientów nie ma. Jest klient, pojawił się tutaj. O, jakie zamówienie ogromne. Dobra, lecimy. Nic ze słomką, bo tych z saturatora nie można im słomki dostawić. To jest z mlekiem, mleko do kosza. Z lodem i siup. Dobra, musimy dolać. I tam na koniec też mamy, na końcu mamy klienta. On poczeka, ten na końcu. Ustawimy sobie kawę. Nie, puść kawę. Nie. Spokojnie, uspokój się. Uspokój się. Dobrze, klient obsłużony. Tutaj ktoś się niecierpliwił i tutaj tak. To do piekarnika. Chociaż bez sensu to zrobiłem, bo tu ktoś czeka. Dobra, lodami go udobruchamy. Proszę bardzo, lodami go udobruchamy. Nie udekorowałem. Aj zepsuć ciasto. Trzeba dekorować wcześniej. Więc mogę jedynie liczyć, że ktoś zamówi takie ciasto. Tak, wiem! Tutaj, naleśnik. Naleśnik z kremem, proszę bardzo. Naleśnik z dżemem i z kremem. Kawy. I naleśniki.
Kawy do wstawienia, kasa do zabrania, ale jeden punkcik się zebrał. Dobrze. Kawy przygotowane, naleśniki mogę sobie przygotować. Ktoś akurat przyszedł. To jest nasz jedyny klient. Uzupełnimy sobie. Dwie kawki są dobrze. 24 sekundy. Dwie kawki. Nie jest źle. Prawie na maksa zrobione. Pięknie! Pięknie! Na ostatnią sekundę to wjechało. Na możliwie ostatnią sekundę. Nice. Dobrze. To była gra Pixel Cafe. Mi się osobiście bardzo podoba. Myślę, że w nią będę dalej grać. Bo i fabuła jest taka i w serducho, i sensowna. Ma fantastyczny soundtrack moim zdaniem. Jest bardzo przyjemna gameplayowo, bo już w pewnym momencie się zaczyna robić rzeczy bardzo mechanicznie. Więc polecam. Nie jest droga. Jest dostępna na wszystko, jak ustaliliśmy. Czyli na wszystkie konsole, na peceta, ale nie na telefony, żeby nie było, że telefony zaliczam do wszystkiego. No i cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczonka! A jeśli macie ochotę dalej pooglądać, to idziemy sobie do Muradina, który teraz zabierze nas w podróż Fernbasem. Będziemy jechać nie wiem gdzie, nie wiem jakie ulice i jakie drogi ma przygotowane dla nas Muradin, nie wiem nawet jakie malowanie autokaru sobie przygotował, ale coś z pewnością przygotował, więc zapraszam was na stream do Muradina i zróbmy sobie do niego rajdzik. Rajd został utworzony. Fantastycznie. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia na następnych streamkach. Było bardzo miło. Bye!